Dobra. Ja nie wiem, czemu te samouczki się włączają. Kurna, było tak dobrze, no ludzie. Dobra. Drugiego resetu nie robię. Pytanie, czy nie zejdziesz wcześniej? A czemu miałbyś zejść wcześniej? Zmęczony, co? Weź sobie jakiegoś tam, wiesz, Red Bullka szczelnie. Czy coś. Dobra, git, weź się tu. Strzel sobie jakiegoś Red Bullinio i będzie git. W ogóle znowu mam lagi na streamie, w sensie jest znowu duże opóźnienie. Wczoraj było to samo. I Thompson mi mówi, ty weź, wyłącz router na noc, nie? Wyłącz router na noc, włącz go z powrotem rano i będzie duża poprawa, nie? I wiecie co? No tej poprawy nie ma. Będę miał pogadankę z tym. Będę miał pogadankę z playem jutro. W cztery oczy. Będę ich kurna walił na łeb za to, że mam paket losa na łączu. Że mam lagi na streamie. Będę jak Kasik z ten z Supermedią. Barbarzyńcy. Co się z nimi ich szaniła przez kilka tygodni i w końcu jej wypowiedzieli umowę na internet. Bo do nich dzwoniła, że jej rozwala streama, nie? Kurna no! Szukam go. Jeszcze raz. Są cztery. Ty bez kitu, może to się nawet dłużej ciągnęło, nie? Przez, nie wiem, przez nawet miesiąc. Ty zajebiście, nadrobiłem na tych cwaniaczkach, nie? Nadrobiłbym, gdyby podka się słuchała. Dobra, git, nadrobiłem. A, to w ogóle się jakoś długo ciągnęło i ona do nich wydzwoniała co chwila, bo mówiła, że jej streama wywala, nie? No i skończyło się tak, że jej właśnie wypowiedzieli jej umowę. To jest kurna niesamowite. A problem był taki, że to był jedyny dostawca internetu, którego ona mogła tam mieć w mieszkaniu, nie? W sensie... Do jej mieszkania chyba tylko Supermedia dostarczała internet. To było w ogóle zarąbiste, nie? Tragedia, kurna, być uzależnionym tylko od jednego dostawcy, nie? Jakbym nie miał w ogóle wyboru. Tak samo jakby mi tutaj tylko i wyłącznie Play został, nie? Jakbym miał tylko Playa w tej chwili, to też bym się czuł taki... Trochę. Nie wiem jak to powiedzieć. No zły bym był po prostu. O kurde, ale wskok. W życiu mi się jeszcze tak nie udało. Kurna, rekord będzie jak nic. Jak pójdzie dobrze gry, to rekordzik. Dobra. Hop. Hop. Aj! O kurde. Jakieś wieści z... Dobra. Hop. Git. Panie, git jest. Spirit jest. Wszystko jest dobrze. Forma nie siedzi. Tak? Ze sobą powolutku, a po 10 minut ma dość. No to powiem ci, że coś tam nie... Coś tam jest nie tak. Dobry. Ale to chyba przypał, że jedyny dostawca. No właśnie, tak, właśnie. No jak. Ja bym był wkurzony. Znaczy, wkurzony, no jakby. No to tak, jakbyście, nie wiem, byli uzależnieni od jednego dostawcy. Tam, nie wiem, telefonii komórkowej, nie? Że na przykład musicie mieć telefon. Tylko w Orange'u, albo tylko na przykład w T-Mobile'u, nie? No i jakby wiecie.
Jesteście uzależnieni tylko i wyłącznie od ich oferty. Czy raczej to, co bez sensu. Zostało. Zrobiłem co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Pora wrócić do Wesemira. Medalion drży. To miejsce mocy. No i płotka się nie słucha, nie? Pierdzielony koń. Dobra. I tak jest git. Ale bym się napił takiej herbatki, nie? A propos herbatki. Takiej z miodem, imbirem. Z cytrynką. Z goździkami. Takie łombo kombo sobie strzelić. Tak? W czymże? Raz, dwa, trzy. No i koń. No i jazda. Dawaj, jedziesz. Jedziesz! No. Także taka jesienna herbatka byłaby jak ulał, nie? To wam powiem. Dobra, mam nadzieję, że to się uda. Rzecz to... Rzecz. Kurwa, nie trafiłem. Ojejej, fucking! Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sam. Dobra, teraz trafię. Nie, no kurna mać, błagam, niech to się skończy, niech ten koszmar się skończy. Bo mnie popierdoli. Za przeproszeniem. Dobra, git. Siedzi. Nie siedzi. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości. Zabierzcie tą kuźwa owcę stamtąd. Przecież to przez tą owcę wszystko. No, dziękuję. Dobra. W poszukiwaniu Yennefer. Będzie dobrze. Teraz już chyba będzie dobrze. Mam nadzieję. Chodź tu, koniu. Lecimy. Znaczy i tak można by było lepiej wykręcić, nie? Niż 7... Pewnie będzie 7.40. Ale no... Trudno już. Mam radę. Marynowanej na rumie? Czekaj, co? No kurde, to herbatka z prądem w takim razie, nie? Panie, herbata z rumem. Ja pierdykam. Że ten teren mój sąsiad mnie napalił w piecu. A czemu sąsiad miałby ci palić w piecu? Czy masz układ z sąsiadem, że ci pali w piecu? Kiepski czas, powiem wam szczerze, jest. No jest bardzo kiepski. 8801. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sam. 807. Wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu dzięki komendantowi... Dobra, jedziemy z tym. Kupiłeś mnie jak paczkę żelków, wszedłem na posty pod modem i było rozwiązanie, żeby dostać możliwość robienia odwarów, trzeba przeczytać książki z biblioteki w Nowigradzie. Jeszcze nie ustawiam jakie, bo kupiłem wszystkie. No widzisz, elegancko. Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji... Ja nie pamiętałem o tych książkach z biblioteki, wiesz? To dlatego.
głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Ja o tym nie mówiłem na materiale, bo szczerze mówiąc chyba po prostu gdzieś mi to wypadło, albo byłem przekonany, że jest inaczej. Chociaż nie, ja w ogóle nie mówiłem o odwarach, wiesz co, w materiale. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien chyba w ogóle nie mówiłem o odwarach, albo mówiłem. Tylko wydawało mi się, że faktycznie tam jest tak, że trzeba gdzieś szukać w świecie gry. Także no niestety, człowiek też się czasem może pomylić. Geralt to leluś. Kurde, z niego jest taki przystojnik. Rzysiuk. W tych włoskach. Gdy wasz skończyłeś już to pióro, tak? To zapisuj. Dobra, let's go. Przypominam, że na 1000 subów robimy speedrun w cosplayu. Szkoda, nie wiem, co mi odbiło, ale... Ale tak będzie. Nente mi redetre. Dobra, nie pierdziel mi tam. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejsze. 10-20 na Wazimę. Okej. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Cok wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania. Na poszukiwania. Dobrze. Dalej. Dalej, dalej. Płotka gadżeta. Dalej, dalej, koń gadżeta. Geralt ogólnie nie był jakiś ładny, nie? Według opisów w książkach był raczej brzydkim człowiekiem, znaczy wiedźminem. Ogólnie był dość brzydki. No ale miał bardzo charyzmatyczną twarz. Tato, obcy. Tata niewzruszony. Leży pod stołem. O ty kurna, czy ty się zatrzymujesz na prostej drodze? Kurna, ta płotka to jest takie RNG na tych speedrunach czasami. Nie wiadomo kiedy się zatrzyma, nie? W sensie... Jakby... Zrobić perfekcyjne przejazdy płotką bez ani jednego zatrzymania się wymagają dość sporej matematyki. Znaczy może nie tyle matematyki, co po prostu zapamiętania co do piksela, nie, drogi. Może się wtedy nie zatrzyma, nie? Może się wtedy nie zatrzyma. No niestety. Więc tak jest. Takie życie. Zupełnie inne. Siądzie za pierwszym? Jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy. W ogóle nie siadło. O Boże. Weź chociaż... Dobra, git. Wziąłem chociaż talko. To jak się pochodnia zatrzymała w powietrzu? Śmiesznie, śmiesznie. Wiedźmin Leto z Gulety. Tłuchu z guli kotlety. Boże, sorry. Rozbawiło mnie to. Dawaj więcej. Więcej tego. Kurwa, nie mogę. O, dobrze, że koń się pojawił tutaj. Całe szczęście. Ej! Sokoły! Omijajcie góry i lasy, bo płotka się zacina.
i nie chcę dalej iść. Nie wiem, czy widzieliście na moim TikToku ostatnio. Jakiego baga miałem na płotce. Przed mostem w Białymsadzie, nie? W sensie obok mostu w Białymsadzie, gdzie płotka zrobiła salto. Znaczy chciała zrobić salto i się zacięła razem z Geraltem. Zabawna rzecz. Siema Adam. Jak zawsze fajnie widzieć, że streamujesz Wiesia. Dzięki! Fajnie widzieć, że wpadasz. Wiecie, zawsze się fajniej gada do kogoś, nie? A wiecie jak to jest. Początkujący twórcy, streamerzy mają trudno. Gadają często do siebie. Ja tam lubię czasem do siebie pogadać. Często gadam do siebie. Nie wiem, jak wy gadacie czasem do siebie. Macie takie coś, że na przykład pod prysznicem jesteście, albo nie wiem, kurwa, sracie cokolwiek i sobie tam gadacie do siebie? Ja na przykład tak lubię czasem pogadać. Bo tak myśleć to jest jedno, nie? Każdy sobie tworzy jakieś tam scenariusze w głowie, wiecie, samemu. Ale gadać to już trochę co innego. Albo jak coś robię i się muszę skupić bardzo na jakieś rzeczy, to sobie czasem lubię właśnie tak mówić pod nosem, co aktualnie robię. Ja tutaj teraz robię tak, dobra, teraz tutaj tak i teraz to i coś tam i jakoś tak się wtedy lepiej skupiam na tym, co robię, nie wiem. Dziwne, prawda? Ludzie są dziwni. Leto z gulety, tułku z guli kotlety. Mieczem je siekał, tuki gul mu uciekał. Okej. Okay. Tułku gulę maczugą, wytrwale i długo. Czemu akurat leto z gule... Dobra, bo z kotlety, okej. Dobrze. Fajnie. Podoba mi się to. Te kotlety mi się mega spodobały, nie mogę z tych kotletów. Pod czym dałeś lajka? Pod bugiem? Ja byłem w szoku, bo na TikToku tamten filmik to ma prawie 200 tysięcy wyświetleń, nie? Ja byłem taki, kurwa, algorytmy działają, nie? Jakby o co chodzi? Algorytmy działają na bagującej się płotce, no zgłupiałem. Muszek nie ma, może wyjść. Andy, przez jaskinie. Trochę tu ciemno. Easy. Cyrilla, jak ona tam? Cyrilla, Ronan, El, Fianon, coś tam. Pam, 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 pam. Posolił, popieprzył, czym smak znacznie ulepszył. Dodał czosnku, gorczycy, szałwi albo czubrycy. Usmażył jej ikli znakiem, wszak był zaradnym wiedźmakiem. Daję okejkę pod tym. Daję, jakby... Więcej tego, nie? Więcej tego. Usmażył jej ikli znakiem, wszak był zaradnym wiedźmakiem. Nie, no nie mogę z tego. Anysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Kurwa, znowu się cały czas w każdej kwestii muszę wiedzieć, że moje drugie ja się ze mną zgadza. Albo to się po prostu nazywa schizofrenia, nie wiem. Ma inny kolor. Nie, to jest, że to ja. Świeże kwiaty, że tamten obraz miał nadzieję, że mością. Nie, no to jest całkowicie normalne. To jest całkowicie normalne, jeżeli się mówi do siebie, nie? Także luz. Jest reszta świecznika. Jak oglądaliście albo czytaliście Harry'ego Pottera, to Dumbledore tam chyba mówił, że on bardzo często, coś tam... ja często bardzo do siebie, znaczy bardzo często do siebie mówię, ze sobą rozmawiam. Jak chyba Draco Malfoy wtedy przyszedł go zabić. Adam, raz wszedłem z ciekawości
jakiś czas temu i teraz wchodzę popatrzeć na próby, jak widzę, że grasz. Mam nadzieję, że w końcu te próby będą jakieś udane, nie? Bo czasem jest tak, że te próby są takie, no właśnie, takie próby rozpaczy, nie? Ja to nazywam próby rozpaczy. Jak coś gram, wiem, że już się nie uda, ale ciągnę to dalej, nie? Bo po prostu szkoda mi resetować, szkoda mi porzucać w trakcie. Schizofrenia, dwumigunówka. Zbieram je wszystkie. Luna? A Luna chyba też coś mówiła o gadaniu do siebie. Nie? Wiem, że Dumbledore to mówił w tej wieży astronomicznej. Jak Draco przyszedł go zabić, to on tam mówił, że... Czy ty do siebie nie mówisz czasem, Draco? Coś tam, ja tam rozmawiam ze sobą. Coś tam. Możliwe, że Luna też o tym coś mówiła, nie? Możesz mieć rację. Ja nie jestem jakimś super turbo kotem z Harry'ego Pottera. Ale wiecie co? Wczoraj byliśmy na quizie z Harry'ego Pottera. Takim pub quizie. Nie wiem, czy kojarzycie takie rzeczy. Siema Zeltonowy. Wczoraj byliśmy na takim pub quizie, że po prostu wchodzicie do takiej kawiarni. Kawiarnio pubu, nazwijmy to. O, muszę zrobić spita. Zbierają się drużyny na stolikach. Tych drużyn było bardzo dużo, bo było tam, nie wiem, ich ze 20. No i są organizatorzy konkursu, nie? I konkurs polega na tym, że organizatorzy wyświetlają tam, załóżmy, na wielkim projektorze slajdy z pytaniami. Są to pytania... z różnych kategorii, na przykład kategoria tam zaklęcia, kategoria miejsca, kategoria jedzenie, kategoria jakieś tam eliksiry, coś tam. No i każda drużyna dostaje kartkę i na tej kartce trzeba zapisywać odpowiedzi. Tak. Chodź, wracamy do guślarza. No i zasady typu tam nie możecie korzystać z telefonu, nie wolno się tam naradzać z innymi drużynami, co jest raczej... Nie wiem, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, żeby się naradzać z innymi drużynami. No chodźże. Bo to jest rywalizacja w końcu. Ale nie można jakiś tam podpowiadaj mieć ze sobą. Uciekaj, głupi zwierzaku. No, więc byłem na takim quizie wczoraj. Niestety nic nam się nie udało wygrać, szkoda. Ale generalnie byli bardzo mocni przeciwnicy. Więc no. Nie pamiętam, ile było kategorii. Chyba 9 kategorii w sumie było. Każda kategoria miała 5 pytań. No, więc w sumie 45 pytań, o ile dobrze liczę. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żeby za mną szło. Ale zajebiście było. No ale takie coś z reguły jest płatne. Wiecie, kosztuje tam, nie wiem, 20 zł. Bo to wiecie, można tam wygrać jakieś nagrody też. Za pierwsze miejsce są jakieś tam główne nagrody, jakieś tam vouchery do escape roomów i tak dalej. Fajna rzecz. Czekam, aż będzie coś takiego z Wiedźmina, nie? Daj tam nie spokój. Bez kozy i biały. Daj tam nie spokój. Dobra, git, mamy kozę. Mamy kozę. O kurde. Poroniec. Dobra, poroniec. Luna była grzbietnięta. No, ona coś miała tam. Nie ten tego jest trochę podkopuło, ale w takim pozytywnym sensie. Była bardzo nieszkodliwa, fajna. W ogóle ja bardzo lubię jej postać. Fiorun uderzył w kasztę? Także Luna jest... Props, nie? Volumy. Była wczoraj babeczka właśnie na tym quizie. Była babeczka, która przebrała się za Lunę, nie? W ogóle dużo osób wczoraj się przebrało. Między innymi mi się też trochę przebraliśmy. Mamy takie szaty domów. Mamy handmade'owe różdżki. Co my tam jeszcze mamy? No i różne akcesoria. Tam. Fajowe, cosplayowe. Możecie, nie wiem... Zgadnijcie, w jakim domu jestem, o. Ciekawe, czy zgadniecie. Albo możecie powiedzieć, w jakim wy jesteście.
jeżeli jesteście w temacie, jeżeli jesteście fanami albo lubicie Harry Pottera. Nie wiem, czy ktoś z was robił sobie kiedyś test, na przykład. Są takie testy oficjalne nawet tam ze strony Harry Pottera, możecie sobie taki test zrobić i on was wtedy przydzieli do odpowiedniego domu. Dobra, za pierwszym robimy, mam nadzieję, że zrobimy za pierwszym. Dobra, mamy. Kurwa, zabiłeś moje dziecko! Chyco podłogę, dziecko kurwa bęc! Dobra. Rytuał? Rytuał, dobra. Slytherin? O kurde, ciebie bym nie posądzał o Slytherin, ale okej, fajnie, ciekawie. Dobra, robimy rituallo. Zdarz zaklęcie, Harry! Rzuć je! Zajebiste. Ha, mówiłeś o mnie. Ty, to jeszcze większa odkleja. Serio? Ja ci się kojarzę ze Slytherinem? Nie. Myślałem, że sobie... Nie, ja nie jestem Slytherinem. Daleko idziemy? Zgaduj dalej. No wiem, jak się kogoś nie zna do końca, nie? I nie zna się jego osobowości tak na co dzień. To ciężko jest... Znaczy, wy mnie widzicie często na co dzień, nie? No bo oglądacie moje streamy. Ale to jest jednak co innego niż... Może jest tak. Ja na co dzień też czasem zachowuję się trochę inaczej, w sensie, że wiadomo, każdy zachowuje się w jakichś sytuacjach inaczej, my o tym nie wiemy. Ale mogę powiedzieć, że jestem osobą raczej cierpliwą, raczej bardzo dokładną. O kurna, nie mogę tam... I lubię kolor niebieski. Taka podpowiedź. Kurde, czemu nie zmedytowałem, żeby mieć petardę, no? Popierdzieli mnie. Jak myszy dwór dziedzica. Czy lubię zwierzątka? Lubię. No. Jesteś głodny zdobywania wiedzy. Jesteś pomocny. Lubisz tępić kokoi. Co to za miejsce? Po jednej nutce. No, ten niebieski mnie zdradził, tak. Dobrze, zgadłeś. Zgadłeś z tym krukonem. Ja bym pasował najbardziej albo właśnie do niebieskich, do krukonów. Albo do puchonów, do żółtych. Ale chyba wychodzi na to, że wolę niebieskich. Zaraz widzę podtrzymywać ogień. Widzę połączonych więźniów. Woła mnie. No i co z tym testem? A co ma w ogóle to, czy lubię zwierzęta do testu? Nie klikam tych splitów, w dupie je mam. One mi są tylko do podpowiedzi. Oj, zgasło. Krwią zanurzoną we krwi. Boże święty. Ja jestem martwa. Ja jestem martwa. O ty kurna, drugie padło. Jezus. Szypał. Trochę. Dobra. Szybko znacznik i robimy Keirem miecz. Keirem miecz. Par pa, gdzie jest koń?
Kurna, nie gadaj, że ten koń jest tam. Nie no. Popierniczy mnie. Ty, a ta woła mnie krew, to nie mówi przypadkiem Pita Pet. Nie. Peter Pettigrew, w sensie ten Glizdogon? Czekaj, nie, chwila. A ty! Faktycznie. Faktycznie, czyli no. Czyli ten guślarz to jest właśnie Peter Pettigrew. Ty, dobre, 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 dobre. W sensie Glizdogon. Peter Pettigrew, a nie Pettigrew. Ale Pettigrew brzmi śmiesznie. Żeby nie było. Żeby tu bezcześci był uniwersum Harry'ego Pottera. Peter Pettigrew. Gdzie ona się podziała? W dupie. Ty się naucz chodzić, gerwazy. Kurde, się obijasz o wszystko dookoła. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie kręp. Witaj, Wiedźminie. Dobra. No tak, to jest jego głos. Masz rację, to jest jego głos. Zgadzam się. W ogóle tego wcześniej nie skumałem. Jakby gdzieś mi to tam myknęło, nie, ale... No. Ale w ogóle jest też tak, że na przykład w Gothicu jedna postać, jeden aktor podkładał głos trzem osobom, nie? I ty w ogóle tego nie kumasz, w sensie jakby ty się nie kapujesz wtedy, nie? X lat grałem w Wiedźmina, tego, w Gothica. Nie weszłeś! Nie weszłeś! No! Red Charlotte, 10 zł. Gerwant jak włazi, to z przytupem. Te, dzięki. Pewnie, że z przytupem. Pewnie tak docierali tą stronę wody. Pozdrowionka. Dobra, trzy mi się teraz agro. Zajdzie mi agro, mam nadzieję. A i chyba zeszło. No złaś! Pojebie mnie. Nie chcę zejść. Ale i tak jest nieźle, 30 na Kejrze. Ja tego oglądam, mówisz o Potterku i nagle słyszę szczura. Bez kitu. Nagle słyszę szczura. O Boże. To. Ale tak jak mówię, kurna, w Gothicu jedna osoba trzem postaciom podkłada głos. I ja też grałem pierdyliard razy w Gothica, 20 lat w Gothica gram i się w ogóle nie kapnąłem, nie? Dopiero gdzieś tam po jakimś czasie, że ej, przecież kurna, tym trzem postaciom jeden gościu głos podkłada, nie? To jest dopiero sztuka, nie? Sztuka aktorska, sztuka dubbingowania. Żeby tak zdubbingować kilka postaci, żeby ktoś się nie skumał, że to jest ten sam aktor głosowy. Kelp, rysunek konia, prawie taki sam jak poprzedni. To tak jak jest chyba trochę z tym serialem Rick i Morty, nie wiem czy kojarzycie. Taki animowany. No tak, już wiem co. To tam chyba jedna osoba podkłada głos też kilku postaciom. Nie? Chyba ze trzem, czterem, może więcej? Jakoś sporo. Mam klapki, znika, nigdy nie oglądałem. Obejrzyj. Zajebista. Świetne to jest. Widziałam, że sobie poradzimy. Mój znajomy też ma takie klapki.
takie kapcie do domu i ja w nich chodziłem też. Kolejny symbol jest. A co zrobisz kiedy? To na pewno robota. Polecam. Na Netflixie można zobaczyć. Chyba. Kiedyś było przynajmniej na Netflixie. Teraz może, możliwe, że jest na HBO. Chyba, no? Tak, teraz jest na HBO na pewno. Na maksie, w zasadzie. Siema Łukasz. Powodzenia, dziękuję za powodzenia. Mam nadzieję, że się uda dzisiaj. Będę miał okazję wyglądać, jak ja odrzucę bieżni do kąta. Czemu miałbyś odrzucić? Ja cię będę pilnował. Będę ci przypominał codziennie, będę ci spamował. Hop. Musimy pozamykać. Dobra, idziesz. Czas gra rolę. Dużo. Ale trening to nie tylko bieganie ma być, nie? Trening to ma być bieganie, wyciskanie, jakieś tam, nie wiem, pompki, jakieś brzuszki, wiesz, mięśnie proste, mięśnie skośne i tak dalej. Bieganie to dopiero wstęp. Jeszcze tylko jedna. Czy to śmieszne, że nie umiesz pompek? Nie. Jakby... Jest bardzo dużo ludzi, którzy nie potrafią zrobić pompek, nie? Jakby wbrew pozorom jest sporo takich ludzi. Także to nie jest nic śmiesznego, ani nic dziwnego. To, że nie umiesz, może wynikać w sumie z dwóch rzeczy. Albo z tego, że po prostu nigdy nie robiłeś, albo nie jesteś w stanie zrobić. Bo na przykład po prostu... No nie dajesz rady? Albo masz jakiś, nie wiem, defekt. Masz jakąś, nie wiem, kontuzję. Albo masz problem z kręgosłupem na przykład, nie? No to wtedy tak. Wtedy może to być pewne usprawiedliwienie. Zostaw to mnie. Nie mam zębatego mięśnia prawego, jest ciężko, bo to największy mięsień pleców. No właśnie. Czyli no widzisz, jest problem z plecami, no to nic dziwnego, nie? Chodźmy, może jeszcze ich dopadniemy. Dobra, robimy za pierwszym gnoja, nie? Czeka na nas. Czeka na nos. Czeka na nas. O ty kurde, nie trafiłem. Widzę. Dobra, easy, mamy to. Gadaj. Dobra. Czy znasz wiedźmy? Pewnie, że znam. Dziwny medalion, a przecież nic nie ma. Po co to w ogóle przyszliśmy? Proste, prawda? Mhm. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przepływ. Dobra, spadamy stąd. No i git krajową drogę. Tu jest. Powinien użyć pomocy. 21 osób? Ja nie widzę dokładnie ile, ale im więcej, tym weselej. Pamiętajcie. Jeżeli macie okazję, to zostawcie łapencję pod tym strumykiem. Będę bardzo wdzięczny wszystkim, którzy zostawią łapeczkę.
Bo to wiecie, to działa, algorytmy to łapią, a YouTube to łapie, YouTube to lubi. Wszyscy to lubią. Wszyscy ryce w górę. Put your hands up, nie? Jak to było? Dobra, hop. Hop. Podłożelisko. Dawaj, konia. Konia, konia zwalonego. Jedziemy. Ty no fajnie, 37,58, zajebiście. Poprzednio miałem 38 w ogóle na kejrze. Więc jakby, nie wiem, czy ja jestem 8 minut do przodu, czy mi się wydaje. Coś mi się wydaje, coś musiałem pomylić. To by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Masz rację, nikt nie pytał, ale wszyscy tego potrzebowali. A najbardziej ja. Dobra, jejku, ja bym chciał zrobić pamięciówę kiedyś na tym, na tych sztygarach pierdzielonych, ale nie jestem w stanie zrobić pamięciówy. Dobra, chyba jestem w stanie zrobić pamięciówę. W sumie to trzeba tylko przejechać przez tą wiochę i tutaj pojechać na prawo, później zjechać na lewo, żeby ominąć tą grotę całą. To się nazywa jakaś tam grota smoka czy coś takiego. No, no nie wiem. Wiem, że tędy trzeba się przebić prawą stroną i później na lewo. O, i tutaj gdzieś na lewo trzeba odbić. A nie, jeszcze nie. Dopiero zaraz. Za tą kotlinką. Nie, no dobrze jadę. Teraz jestem po lewej stronie. Dobra, czyli... Dobra, okej. Okay. Czyli teraz jechałem lewą w ogóle kompletnie. Olałem tą prawą stronę. No i gida, to chodzi. Przydałoby się, żeby szybciej ta pociunia jechała. Lej, 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 lej. Dobra, pięknie. Odblokujemy sobie znacznik na bagnach jeszcze. Na sierocińcu. I będzie cukrów malina. Au! Ale nalot. No i dobra, git. 40. Ciężko stworzyć wodę jedną ręką. Halo. Ciekawe, co by ten strażnik zrobił. Kuźwa! Stój! Bo będziemy strzelać! Ja pierdykam, nie! Za blisko podjechałem, nie kurna, za... I mi się dialog striggerował, nie? Nie chciałem tego robić. Ja pierdykam. O, Jesus. Ale dobra, przynajmniej ekspasy trochę nabiłem na tym dialogu przez akcji. Dobra. Mein Gott, mein Gott.
To są te detale, które urywają. Same sekundy. Ale nie sądziłem, kurde, że Geralt się strygeruje i to na płotce w dodatku. Obok mostu, nie? Jakby poniżej mostu. No bo ja rozumiem na moście, no to wtedy, no to wiadomo, tak? Ale poniżej mostu, obok jakby? Nie? Pierdzielone gówno. Ale kurde, wersja Wiedźmina 1.32 dość długo się utrzymywała. Bo przecież do 2020 chyba, nie? W 20 dopiero wszedł update na Next Geny 4.0. Więc przez 5 lat wszystko się działo na wersji 1.32. Na klasycznej tak zwanej. Przez 5 lat ludzie się męczyli z płotką. Jej trochę nie poprawili w Next Genie. W ogóle mam wrażenie, że płotkę to kurde fiksowali non-stop, nie? W każdym mini patchu, czy tam hotfixie, który wychodził do Wiedźmina, zawsze była poprawa zachowania konia płotki, nie? Perła wśród. Mam nadzieję, że Dudu nie dał się miast. Też mam nadzieję. Będzie mi potrzebny skubany. Ale się mieli. Co to takie randomy są? Nie trzeba ci czego, mistrzu? Znajdzie się. Już tak mi się wydaje, nie wiem czy wy też tak uważacie, ale mi się wydaje, że jednak zachowanie NPC-tów w Wiedźminie nie wiem czy nie jest lepsze niż w Cyberpunku przypadkiem. Że w Cyberpunku te postacie zachowują się tak trochę bardziej drewnianie niż w Wiedźminie. Widzicie to co ja? Witam oficera łowców czarownicy pana. Co ci dolega? Widzę na jedno. A, wątło wygląda. I tam ma wielki do interesu. Chyba musi. Siup. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Lepsza taka płotka niż bieganie po bagenach w Wieśku 1. Oj, plus 1, byczku, plus 1. Ten backtracking na bagnach to jest kuźwa zmora, nie? Zmora. Mam nadzieję, że jak będą robić remake jedynki, to nie popełnią tego błędu, nie? I nie będzie nie będzie trzeba tak biegać po tych bagnach jak poprzednio. A, jeszcze kupmy sobie trochę alkoholi, tam nie wiem. 4, dajmy to. Cyberpunka też nie grałeś? Człowieku, ile cię omija? Mówię poważnie. Jakby teraz Cyberpunk jest takim must playem, że ja nie wiem, kurno. Uważam, że każdy powinien niego zagrać w tej chwili. Mam wrażenie, że ludzie się w ogóle gdzieś tam zatrzymali na pewnym etapie, na roku 2020, kiedy ten Cyberpunk miał swoją premierę w grudniu, chyba. To ludzie się gdzieś tam zatrzymali na tym etapie. I cały czas mówią, że Cyberpunk zbugowany, nie da się w to grać, i tak dalej, co jest gówno prawdą, bo tak naprawdę w tej chwili jest zajebisty. No wiadomo, no kurna, zajęło im to trochę czasu, no zajęło im to chyba rok, żeby ten tytuł doprowadzić do porządku. Czy nawet więcej. Ale w tej chwili Cyberpunk jest grą po prostu, no jest totalną topką, jakby nie można w niego nie zagrać, nie? Jesteś w swoim żywiole. A
Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Jedna z najlepszych gier w ogóle dekady. W ogóle ever. W obecnym stanie. No bo na premierę to wiadomo, no bo było jak było, tak? Chociaż ja na premierę pamiętam, że przeszedłem bez Cyberpunka, nie miałem problemów. Ale ludzie na PS4 mieli takie problemy, że na nim gra po prostu gra nie działała. Gra im się wywalała po prostu, nie? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej. Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. Kurde, trzeba tu klikać do zobaczenia i ona wtedy krócej gada. No nic. Chory jestem na bidę. Tak jak ja codziennie. Nic nowego. Odłóż to błagam. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Przestań. Odejdź stąd. Regał zostawia przejście do pokoju. Będą niewidzialne ściany, jak gość jechał autem. Dziwne to wszystko. A i nagle do Zary wymaga. Aha, dobra. A to jest, co był bardzo częsty problem. Albo bardzo częstym problemem były T-pose postaci, nie? W sensie T-pose NPC-tów. To był. Nawet ja miałem sporo takich problemów, że widziałem T-pose, nie? Ale one trwały dosłownie sekundę, tam nie wiem, no postać po prostu stała w T-pose i zaraz się ogarniała. A ludzie mieli tak, że po prostu ten T-pose się utrzymywał cały czas, nie? I ta postać po prostu tak jeździła po mapie. No wiecie, jak wyglądają T-pose, nie? Jak to się mówi, no ja... Nie chcę tego mówić, ale... Na Jezuska tak zwanego. Przepraszam. Czasem mi się zdarzy taki, wiecie, trochę czarniejszy humor. Dobra, nie potrafię zdjąć klątwy z tego domu, I'm sorry. No i git. Niech ci chochliki nasrają do zupy, labiryndo. Muszę tak kiedyś komuś powiedzieć, jak mnie ktoś wkurzy, to mu wtedy muszę powiedzieć: niech ci chochliki nasrają do zupy, labiryndo. Jest. Piękne. Tutaj przeprowadzam. Hop. Pięknie, cudownie. Uuu, nawet mnie się zrespiło, kurde, na wprost drzwi. Ja cię sunę. Wielkie mimetyje. Nieźle. Można? Nie, dobra, super. 50 na skillige. Ja żywiec, zdrój, mocny gaz. Mam chwilę czasu. No, ale tak, to oprócz tych T-pose'ów Cyberpunk, świetny. Dobra, na tym loadingu się chyba nie stopuje już czas. Ajajaj, czachę mam. Jakbym nie miał czachy, to by szybciej poszło. Tak to muszę czekać, aż się pozabijają wszyscy. Okej. Dawaj tego tu! Kurna, co oni? Ten mój się zaciął, kurde, no. Dawaj, bijesz go, gościu.
Ten nie wie kogo bić, nie? No! Jeszcze jeden. Nie powinienem ich zostawić w spokoju, żeby się sami pozabijali. No już, mogę? No, dziękuję. Nawroty do Eldena ci się robią? Czy przejdę jeszcze raz? O człowieku. Ej, w sumie to nie jest taki zły pomysł. Ja jakbym miał nawracać do jakiejkolwiek gry tego typu, to bym nawrócił do Eldena, do Sekiro i do Lies of P. I może do Death... No dobra, to w sumie jest dość długa lista. Ale no okej, rozumiem. Czaję, kompletnie rozumiem. Ale chyba kolejną grą, jaką bym właśnie reranował z tego, z tych wszystkich, które wymieniłem, to pewnie Elden, nie? O kurde, nie tędy, co ja robię najlepszego? No bo Sekiro już zrobiłem na NG+, więc w sumie easy. Lies'y dopiero co były. No to Elden, no. Albo DS3 na jakimś modzie fajnym, a jakimś na jakimś randomizerze. Myślałem o tym ostatnio. Czy jakiegoś randomizera nie strzelić. O, no, tego moda, ale do czego jest ten mod? On nie jest właśnie do Dark Soulsów, czy on jest do tego? Do Eldena. A, do Eldena. Myślałem, że do Soulsów. Ja myślałem nad randomizerem, w sensie nad takim modem do Soulsów. Ale mod do Eldena też byłby spoko, tylko że Elden jest za duży, kurde. Jego musiałbym przechodzić, no, znowu od nowa. Robić mnóstwo rzeczy. ADS-y są bardziej liniowe i są szybsze, nie? Szybciej się je przechodzi jednak. Na się trójkę konkretna. Ale kurwa! Jak za dawnych dobrych czasów, co? Tak, zupełnie jakbyśmy nie wyjeżdżali. Kurde, za szybko i zabiłem. A dobra, git. Nie jest git. Muszę przeczytać to jeszcze. Kurde, bel. Siema Tasok, jaka karta została zakupiona? 4070 Ti. Moi drogi. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Wszystko. Dziękuję. Dałem 200, ale chyba kasy mam pod dostatkiem, nie? Z luzu. Zależy jak chcesz zagrać, jak wiesz w miarę gdzie biec, to prawie boss runa można zrobić. No w sumie możesz mieć rację, nie? Musisz wiedzieć tak, gdzie pójść, co zdobyć. Gdzie są ulepszacze odpowiednie też, ulepszyć cały ekwipunek. Osiągnąć jakiś tam poziom pewnie też trzeba, no. To prawda, można zrobić na pierwszym, nie? No ale co to za fan. Więc może i można takie obosrana zrobić. No ale kurde, Elden jest taką grą, która, no, aż się prosi do... o eksplorację, nie?
Proszę się o eksplorację, proszę się o levelowanie, o rozwój postaci. A nie obosrana, nie wiem, no. O jest. No. Jak gram 1044 to ideolo? No, zgadłeś, bo gram. Właśnie w takiej rozdzielczości. Ona mnie zabije? Uuu, jaki fart, że mnie zabiła, nie? Wczoraj mnie zabiła, skubano. Dwa razy. Kolejnego przejścia na spokojnie przechodzić. Właśnie ja też. Jakoś tak, wiesz co, mówię, ten Elden to jest taka gra, która aż cię prosi, aż prosi o to, żeby ją dopieszczać, żeby postać dopieszczać, żeby tego rana dopieszczać, żeby po prostu, żeby enjoyować to, nie? Wiesz, o co chodzi. A nie, żeby to po prostu ranować. To tak jak z Wiedźminem, nie? Z Wiedźmin tak samo. Ta gra aż się prosi, żeby ją po prostu przechodzić tak... Dosłownie robiąc wszystko, co się da, nie? Na mapie. Tylko że ja już tyle razy to przechodziłem, że... Już mi się trochę nie chce i stwierdziłem, że sobie paranuję, nie? Bo jakbym grał, nie wiem... Po raz drugi, trzeci? No to tak, to też bym przechodził od zera. Na 100%, kompletnie na 100%. W ogóle mam zamiar sobie jeszcze raz przejść na 100%, nie? Po raz tam, nie wiem, ósmy. Naprzód! O kurde, płotka. Wiesz co? Się nie słuchasz dzisiaj. Klapsa dostaniesz. Planuję przejść wieśka znowu na modach tych takich questowek. No i w ogóle mam już gotową... Nie tam jest? Ze 110 modów chyba? 110 modów obecnie. I lecimy. Będzie zabawa. Ja chyba sobie przejdę pierwszy raz na padzie. Wiedźmina. Ani razu jeszcze na padzie nie przyszedłem. Grał ktoś na padzie z was? Macie jakieś doświadczenie? Pewnie da. W wiecznym ogniu spłonie każdy grzesznik. Dobra. Priscilla. Znowu chcę konia bić. Strzeżcie się. Ja nie wiem, co ja mam z tym koniem. Nie mam pojęcia. Aczkolwiek płotkę to bym kurna wiesz. Płotka się nie słucha. Skubono. Uważaj, prostaku. To on dobra. No i zajebiście. Powiem wam, że kurna już te konie, na których ja jeżdżę w prawdziwym życiu, to już się bardziej słuchają niż ta płotka pierdzielona. A dobra, git. Ile dałem za tą kartę? Tajemnica. Mogę powiedzieć tylko tyle, że dałem za nią dużo mniej niż niż pierwotna cena. Tutaj można się rozejrzeć. Znakomicie. Ziggy Roywen oczekuje następny slajd. Hej, białowłosy. Pięknie. Generalnie miałem dużą, że tak powiem, duży rabat na tą kartę. Ukradł. Oj tam. Zgadza się, ukradłem. Ale tylko frajer by nie skorzystał. Trzeba było pilnować. Nie żaden nie ucieknie.
cyk. To się porobi. Z ciekawości RTX ze względu na streamowanie, czy te gierek AMD lepsze? Czy ja wiem, czy lepsze? Nie, jakby... Ja bym pewnie w AMD poszedł w momencie, kiedy, nie wiem, bym się zajmował może obróbką grafiki. Ale no, do gier to jednak chyba wolę RTX-o. Nie no tak, oczywiście, po pierwsze ze względu na streamowanie, a po drugie ze względu na granie. Jedno z drugim się łączy, nie? Jakby nie było. Więc wiecie. Nie, jakoś chyba wolę te RTX bardziej mi podpasowały. Zresztą mówię, miałem bardzo duży rabat na tego RTX-a, więc mi się naprawdę opłacało, nie? Bo miałem naprawdę dobrą ofertę dostałem. Srebrnego pojemnicza. No ja generalnie, jeśli chodzi o karty, to AMD, ostatnie AMD, to miałem... Kiedy ja miałem ostatnie AMD? Z 15 lat temu? Z 15 lat temu miałem ostatniego AMD-ka, w sensie Radeona miałem. Później już tylko GTX-y i RTX-y były. I jakby cały czas podtrzymuję ten trend. Denko srebrnego pojemniczka, pokryte runami. I nadtopiało ta moneta, więcej się tym nie dowiem. Jeszcze ani razu się nie zawiodłem na żadnej karcie od NVIDII, jaką kupiłem. Zawsze wszystkie karty były, kurczę, dla mnie perfekt. Nigdy nie miałem problem z piszczącymi cewami, nie miałem problem z, nie wiem, z jakimiś spadkami wydajności, nie miałem problemu z temperaturami, temperatury zawsze były git. Także ja mam po prostu też zaufanie do NVIDII, jeśli chodzi o te karty. Masz chwilę? Masz chwilę? Ty, magiku? Jeśli chodzi o upscaling, to technologie się umywają. Pasowałaby do cylindra z kanałów. Jak to się umywają? Upscaling, no to mamy DLSS od NVIDII i mamy FSR-a od... AMD, tak? Nie wiem w sumie, co lepiej działa. DLSS generalnie działa zajebiście z tego, co ja widzę, nie? A, w ogóle powinienem zrobić splita. Dobra, jebać. Mi się wydawało, że właśnie do obróbki grafiki to AMD-ki powinny być chyba git. Nie? Że niby lepsze. Chyba, że mi się pojebało i to, kurczę, procesory są lepsze do obróbki grafiki. Znaczy w ogóle do obróbki na zasadzie jakiegoś tam renderowania i tego typu rzeczy. Muszę zrobić lekcję z najnowszych podzespołów komputerowych. RTX są bardziej do pracy, AMD stricte do grania? Czy ja wiem? Nie, no jakby... Ale ci skatowani. Ja bym się tutaj troszeczkę chyba jednak nie zgodził. Niby dlaczego AMD jest stricte do grania, a Nvidia nie? Jak generalnie topowe modele RTX-ów przecież wypadają lepiej wydajnościowo od AMD-ków. Jeśli chodzi o benchmarki, to karty zielonych przecież są gdzieś tam na górze. No ale RTX 4060 to generalnie nie jest dobra karta, no nie oszukujmy się. 40, w ogóle seria 3060, 4060. To nie są dobre karty. W sensie one w ogóle się kompletnie nie opłacają. Jeżeli masz do wyboru pomiędzy 3060 albo 4060, a kartę równoległą od AMD, to moim zdaniem AMD kompletnie w tej cenie.
nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała. Właśnie, jeżeli chodzi o ten przedział cenowy między RTX-em 4060. Romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. A kartą od AMD? Jakiś list i butelka. Wino z roku twoich urodzin jest... Podobnej wyborne. Cenie? No to wiadomo, że ja bym brał AMD. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Ja uważam, że 4060 to już jest ostateczność. Jeżeli musisz ją kupić. Nie tu Jaskier i reszta przygotowywali skok. Także jednak, no wydaje mi się, że ja bym się delikatnie nie zgodził z tym stwierdzeniem, że AMD są dużo lepsze do gier niż Nvidia. No raczej chyba miałbym pewne wątpliwości. Sobie na filmiki, które porównują karty z tego samego przedziału, AMD wygrywa, nagle odpalenie dodatkowych narzędzi typu generatory. Ale generatory w sensie co? Upscaling? DLSS? No ale to tak samo może sobie AMD włączyć na FSR-a, nie? Tylko że, no właśnie, co? Jakby, w którym momencie gra wygląda lepiej? Czy gra wygląda lepiej na FSR-ze, czy gra wygląda lepiej na DLSS-ie? No bo to są algorytmy, które działają na bardzo podobnej zasadzie, w sensie mają dokładnie ten sam cel. Tylko ja w sumie sobie nie porównywałem jeszcze DLSS-a i FSR-a po prostu, nie? Nie odpaliłem sobie żadnego filmiku na zasadzie, okej, tu wygląda, tak wygląda DLSS, a tak wygląda ten FSR, nie? Może pora sobie coś takiego obejrzeć, uświadomić sobie. Masz chwilę? Ma. Dobra, Mengę go mamy. Narzędzia AMD po prostu jeszcze do kostek nie sięgają temu, co Nvidia proponuje. Okej. A to czemu się przesiadłeś na AMD? Bo chciałeś sprawdzić generalnie, jak to wygląda, czy o co chodzi? Czy jakby może inaczej, w jakim celu używasz tej karty? O, też tylko do gier? Czy tam do jakichś innych robót? Tak, 4070 Ti, zgadza się. Niestety na Ti Super już nie mogłem sobie pozwolić, mimo że bardzo chciałem. To raczej nie mogłem. Nie miałem takiej możliwości. Ale stwierdziłem, że 47 Ti mi w zupełności wystarczy na kilka następnych lat, nie? Na luzie. Człowiek, z którym mamy się spotkać, już pewnie czeka. Wszystko gotowe? Kolczuga mi znowu porozumie. Dlaczego cymbale nie zrobiłeś jeszcze zrzutki? Teraz wyjdzie, żebym ja nie był jakiś kurde, nie wiem, jakąś pazerną świnią, nie? Z drugiej strony mógłbym powiedzieć, ej, zbieram na 4090, jakby zbieramy 10 koła, nie? Nie, jakby uważam, że 4070 Ti jest wystarczająco. Serio. Miałem na nią naprawdę dobry deal, na niej ubiłem po prostu.
Znaczy na nówce oczywiście, nie? Kupiłem nówkę. Dobra, oby mi się nie wykraszowało. Dobra, nic. Się robi kraszowość. Ale mówię, ubiłem, że tak powiem, dobry deal na kartę. Na kartę, z której będę zadowolony, nie? To nie jest tak, że mogę kupić coś lepszego i jakby mechnie. Nie, jest zajebiście, kurna, jest zajebiście, jakby, no słuchajcie, to w sumie, no to dzięki wam tak naprawdę, nie? Ludziom, którzy tutaj donejcikowali przez ostatnie ile? 2 miesiące? 3 miesiące? Częściowo z donate'ów, bardzo dużo z donate'ów generalnie poszło na kartę, także to jest w ogóle też głównie dzięki wam. Hop, hop. No, hop, hop. Hop, hop. O ty kurde, koniaczku. Dobra, git. W kazali ekspres. Kurde. Myślałem, że wszystkich nabiorę, nie? Oż kurde, zdupiłem. Nie, nie! Boże, znowu się tu będę męczył pół dnia. Ostatnio 6 minut się męczyłem z wyjść. Kurna. Męczyłem się pół dnia, żeby wyjść z kryjówki juniora, nie? Wczoraj. Dobra, ale teraz będzie git. Dobra. Git. O kurno. No nie, no nie gadaj. Geralt, kurna, nie denerwuj mnie. Szukając wieczór, z którą Ciri miała na pięku, Geralt spotkał starą znajomą, Keirę Metz. Czarodziejka odpowiedziała... Ma pójdę, kurna, drugą stroną. Za chwilę, nie? Zaraz pójdę drugą stroną. Dawaj. No nie chcę, no. No nie chcę. Dobra, wiecie co? Walić to. Ach, Boże. Tak jest lepiej niż wczoraj. Czyli sprawdzimy, czy w środku gruz, czy ten CTX. Wiesz co? Odpalam, wie... Nie, jakby legit, nie? Przecież z X-Comu kupowałem, mordy. Poważnie. Wszystko jest, kurde, legit, nie? Ale wiecie, mogę wam na wszelki wypadek odpalić CPU, jak to było? GPUZ-a, nie? Ten program do sprawdzania. GPUZ-a wam odpalę i sobie zobaczymy, czy to będzie fake, czy nie. Tam w ogóle można chyba sprawdzić i ten program dokładnie pokazuje, czy to jest fake, czy nie. Bo tam sprawdza generalnie parametry karty, bo załóżmy, że nie wiem, w tytule karty, w nazwie macie, no dajmy na to RTX-a 4070. Ale no na przykład wszystkie parametry, które są wymienione poniżej, nie zgadzają się z tym modelem, tylko na przykład z innym jakimś modelem, jakimś dużo tańszym, na przykład jakimś, nie wiem, GT 220 dajmy na to, nie? I program wam potem mówi,
dosłownie, że macie fejkową kartę. Pokazuje wam się duży, taki duży napis fake na górze po prostu, nie? Bazując na parametrach. No i generalnie na jakichś tam innych rzeczach, typu jakieś tam kody produktów i tak dalej. Więc no, spokojnie, da się to zweryfikować. Że może to karta... Nie, to nie jest karta. Nie, no jakby mordy, no słuchajcie, nówka sztuka, nie, nie śmigano. Przysięgam. Przysięgam. Ja po prostu miałem, powiedzmy, swego rodzaju kody, kody promocyjne. No. I też dużo szczęścia, bo ja w ogóle bardzo długo czekałem na tą kartę. I już zaczynałem być taki, trochę długo to trwa, czego tam, czego, nie? I w końcu poszli trochę na ugodę i udało mi się jeszcze trochę więcej ugrać, więc jakby... Powiedzmy, że miałem po prostu dużo szczęścia. Nie, Geralt, nigdy nie wskoczy. Dobra. Cyk. 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 Wedle słów Yennefer z Wengerbergu. Dobra, powiem wam, na końcu wam powiem, ile za nią dałem, ok? Jak będziemy otwierać. Wyłudził, bo powiedział, że ma chorą córkę. Dej, mam chorą córkę. Jak będziemy unboxować na końcu, to wam powiem, za ile ją kupiłem. Będziemy mieli trochę fanów. Dobra, hop. 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 No i hop. I pięknie. Kurna, ten koń mi się pojawił za mną. Trochę lipo. A można było wziąć tego konia w sumie. Jak czas w porównaniu z poprzednimi speedrunami, wiesz co? Właśnie z tymi czasami to tak trochę średnio, bo splitów nie miałem zapisanych z poprzednich runów. Usunęły mi się jakimś cudem. Więc nie do końca wiem, jak wypadają poszczególne czasy na poszczególnych fragmentach, aczkolwiek... Wydaje mi się, że wypada dzisiaj ogólny czas całkiem nieźle. Wydaje mi się, że dzisiaj jest duża szansa na pobicie rekordu. Mojego, w sensie personala, nie? Jest bardzo duża szansa na pobicie personala. Hop, hop, dobra. Strzelamy cenę i kto będzie najbliżej, wygrywa tego RTX. Cwaniak. Możemy zrobić... Możemy zrobić beta na koniec, nie? Robimy beta na koniec i obstawiacie, za ile ta karta była. I będziecie mogli wybrać, wygrać cebuliony. Pewnie, że są. Kurde, pytasz jeszcze? Takich jak ty. Dobra, panie lasu, let's go. W 50 minut zrobiłem tyle, co w tych 42 godziny. To widzisz? Takie to życie. Jak człowiek speedrunuje, zamiast się cieszyć grą, to jakiś... w jakiś głupi sposób grę przechodzi, nie? Dlaczego nie chcecie... Dobra, nice. Where's Janek? Czy mam petki? Mam jedną petkę. Cholera, powinienem mieć dwie. Dobra, jedna mi wystarczy.
zniszczony. Na pewno zostawia za sobą ślady. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodzi. Okay. Czemu masz biedę? Ślady prowadzą do jamy. No właśnie, jakoś tak mało. Jakoś tak mało, kurczę. Co, one się nie dodają, czy co? Ej, dziwnie by było, jakby się nie dodawały. Kurwa. Płotka zbagowała. Siema, Bosik. Super czas? Wydaje mi się, że dobry czas, no. Fajny, fajny jest. Wydaje mi się, że... No, coś jest nie tak z tą kaską. Ja wam ją dodam później, bo widzę, że się kurwa zepsuł. Znowu system pierdzielony. Bot się zepsuł. Na beta wam dam. Kurwa, wpadłem to. Bez sensu. No właśnie, węgorz siedzi dłużej niż dycha, ma zero, więc coś jest nie tak. Spoko, naprawimy to. Może chodziło mu o tę butelkę. Będą rekompensaty dla stałych bywalców. Oj, Jezu, przepraszam. Było. Ale poszło. Aj, myślałem, że z konia zabije cwaniaka. O ty kurno. Smacz tego, dzięki. Dobra. Jest git. Git czas. Właśnie. Jak to co? Bogactwo. Można różne rzeczy robić z pieniędzmi, na przykład, nie wiem, kupować jedzenie i tak dalej. Nie no, waluta streamkowa generalnie, do różnych fajnych rzeczy, bo czasem jest tak, że na przykład jak gram w jakąś grę typu Souls-like, dajmy na to, to robię często jakieś takie bety na zasadzie, że... Odejdź. Czuję, skąd przychodzisz. Że zadaję pytanie na zasadzie, ok, za którym razem uwalę tego bossa. Odejdź. I wy tam betujecie na przykład, nie wiem, za trzecim i możecie, wiecie, wygrać więcej, możecie stracić i tak dalej. No taki trochę hazard. To jest takie urozmaicenie, jakby wam się po prostu nudziło, nie? Bo czasem niektórzy ludzie po prostu lubią takie rzeczy. Ja na przykład lubię takie rzeczy. W opisie wszystko w ogóle jest napisane, nie? Jak sobie poczytacie, to w opisie wszystko jest. Dobra. Kurde. O, dobra. Ajajaj, dobra, jedną petkę mam, trudno. Mamy to. Oj. Kiepsko. A, nie tutaj. O Jezu, ale zdupiłem. Nie ten znacznik.
Ale zdupiłem. Fuck. Witajcie. Nielegalny hazard. Dobra, nie mówcie już nic o nielegalnym hazardzie, bo wiecie. Buddę ostatnio zatrzymali, nie? Także jest ryzyko. Widziałeś. Wszystkich na płotce rozwala? Mnie wszystkich. Nie da się wszystkich na płotce rozwalić. Czasem jest tak, że... No kurwa. Co jest z tą Ciri? Dzisiaj nie chce się daszować. Ja pierdykam, no XD. Ona mi się daszować nie chciała, jaka rura. Jezus. Jakieś RNG dziwne się wbiło, nie? Dobra. Właśnie chwilę temu miałem, czy kojarzycie temat, ktoś ma jakieś świeże nowinki. A, że z Buddą. Nie wiem, ja dzisiaj oglądałem na kanale Zero jakiś materiał, oglądałem tam chyba Konopskiego. Potem obejrzałem jeszcze Prawo Marcina. No generalnie nic nie wiem nowego, szczerze mówiąc, niż to co dzisiaj było wypuszczone, czy wczoraj. Chyba nawet wczoraj, dzisiaj to... Dzisiaj też coś się pojawiło, ale no nic istotnego generalnie. Stonoga wyjaśnia na Insta? No właśnie ciekawe, czy go wypuszczą. Mi się wydaje, że ma szansę jakoś jakimś cudem wyjść, nie? Poszukać śladów. Ale nie wiem, nie chcę nic mówić. Generalnie sprawa jest turbo podejrzana. Nie mam pojęcia właśnie. Bo on już wcześniej by tam, kurczę, podejrzewany o różne rzeczy, nie? Jak myślicie, uda mu się wyjść z tego, czy nie? Bo podobno tam... przycinał mocno na wacie, nie? I podobno jakieś tam dziesiątki, czy nawet setki... no dziesiątki milionów złotych, kurna, na wacie ucinał podobno i... Nie było to do końca legalne chyba. Ale wiecie, no nie wiem, powtarzam tylko to, co media tam mówią, nie? Ciekawe, że kurde, wiesz. Ciekawe, dlaczego polityków nie zamykają za cięcie, nie? Dzięki. Takiego Buddę łapią. Za cięcie. Na podatkach, a polityków nie łapią jakoś, nie? Podejrzane. Dlaczego tak jest, jak myślicie? No, mam patki, mam. Git. O Jezu, jeszcze ta retrospekcja pierdzielona, no. Jezus. Kupskiego nie... Czy Kupskiego w sensie Konopskiego? Ja go nie oglądam z reguły. Czasem tylko mi się tam nawinie, nie? Na jakiś temat. Ale mnie z reguły taka tematyka nie interesuje. Tematyka jakichś tam... tych wszystkich znanych youtuberów, którzy tam jakieś... przypały mają. Nie siedzę w tym w ogóle. Musimy zostawić tu konie, ale już niedaleko. Ach, co? Teraz po YouTube'a to pseudo reporterzy. W
sumie zauważyłem, że jest jakiś taki trend, nie? Że sporo osób teraz zaczęło robić taki content. Content taki komentary trochę, trochę reporterka i tak dalej, nie? No ale nie każdy się do tego nadaje. Na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana... Bram był wielki. Wiesz, Geralt, nurtuje mnie pewna kwestia. Też mi się wydaje, że jeżeli zgarnęło go CBS, to raczej coś jest na rzeczy, nie? To nie jest jakieś tam pierdu. No bo to gruba kasa w to weszła, nie? Czy w końcu ktoś tym zainteresował? Tylko to też jest takie trochę, kurna, podejrzane. Bo... przecież była jakaś komisja, to po pierwsze, która kontrolowała przebiegi całych tych... konkursów, tych loterii. No i były rządowe organizacje, w sensie były urzędy, które to, kurna, klepnęły, nie? Powiesz mi, do czego ci potrzebna maska Uroborosa? Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz. Przecież to wszystko musi być zgłoszone do Urzędu Skarbowego. Zgadłeś. A domyślam się, że tak było. Tak? Było blisko. Mhm. Trudno będzie to otworzyć. Więc coś tu się generalnie nie, no, nie zgadza. Coś tu jest, nie tak. Brzydsze widoki. Romantyczna wersja Geralta z Rivii. Interesujący. Coś tu musiało być głębiej. Też mi się tak wydaje. Wyszobór musi bardzo... A, potwory. Też mi się wydaje, że tam coś musiało być głębiej. Ale co to może być głębiej? No jest... jak ciął na wacie, tak? Wyłudzał pieniądze, w pewnym sensie. No bo to nie jest tak, że jeżeli ktoś tnie na wacie, to w pewnym sensie okrada obywateli, nie? Czy ja coś źle rozumiem? Więc to takie trochę tak nie w porządku. Dobra, git, mamy to. No państwo, ale państwo przecież ma pieniądze od nas, nie? Przecież państwo nie ma własnych pieniędzy. Zamknę przejście. Nie możemy wzbudzać podejrzeń. Oto i pracownia naszego druida. Powinniśmy... Myszowór lubi się zabawić cudzym kosztem. Czuję, że maska będzie w tym pomieszczeniu. Dajmy... Dobra, jeszcze w to. Zamknięta. Musimy coś wymyślić, albo umrzemy. Chyba nie wyskoczę. Czasami się udaje wyskoczyć przez tą kratę. Ten szalony druid... Dobra, czy to tyle? Jest. Raz, dwa, raz. Sayonara. Teraz poznacznik, tylko się nie spierdolić. Na amen. Na ament. Jak to... Kurna, no wykrakałem, no. Mówię, żeby się nie spierdolić na ament. Się spierdolił na ament.
Christ. O, tak, czekoladka sesja. Lubicie białą czekoladę? Ja uwielbiam. Trzeba bardziej tutaj. O. No nie! Dobra, może być. Państwo to taki król żebraków, a Buda ten kieszonkowiec z nowogrodzkiego rynku. Ciekawa analogia. Zobaczymy. Czas pokaże. Na razie mają 48 godzin, żeby przedstawić mu zarzuty i żeby go doprowadzić chyba przed sąd, nie? Czy jakoś tak? Dobra, czy jest płotka? Kurwa, jest, dobra, nic. Już się bałem, że nie będzie. Ale dzisiaj pięknie płotka jedzie po tych górach. Cudo. To kupić sobie Milkę z krakersami. Koloratowa żółta paczka. Milka z krakersami. Ej, pierwsze słyszę. Serio? Ja najbardziej lubię, wiecie co? Tą Oreo chyba. Milka. No i Milkę karmelową, z karmelem w środku. To są chyba moje dwie ulubione. Świetnie. Kurna, nie kuszą, debilu. To petardą. Dobra, czy maska mi działa? Wedle słów Yennefer z Wengerbergu, na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część. A, nie wiadomo, czy w Polsce jest. A, okay. No to co, nic nie mówisz? Jak ja w Polsce, dla tych gdzieś. Jakieś instrukcje? Do Deutschlandu. Nie oddalaj się. Telepatia ma ograniczony zasięg. Co to? Portal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak wiedźminka. Zobaczę, jak będę w sklepie następnym razem. Chodź, może będzie. Uważaj! Ty, to idź się kurde umyj. A jak wrócisz... Tak za godzinę to będziemy unboxingowali. Co to? Jakaś magiczna eksplozja. Zdążysz się ogarnąć. Tak silna, że nawet echo było groźne. Idę o zakład, że to ona zniszczyła las. Ale Ciri i jej towarzyszowi nic się nie stało. Czy zrobić recenzję, jak spróbuję? Ale to nie będzie taka recenzja. Recenzja typu: witajcie moi drodzy, dzisiaj powiem wam, jak smakuje Milka z krakersami. Jedyne co będę robił, to jadł, a wy będziecie patrzeć jak nie. Wtedy powiem, dobre albo niedobre. Chyba ją rani. Ale uciekła. Znowu
Na streamie. Jak będę miał taką czekoladę, to na streamie ją... Postawię ją na streamie, zjem i powiem, dobre albo niedobre. To Velen. Może uda ci się też ustalić, dokąd uciekł towarzysz Ciri. Portal musi być gdzieś tutaj. Nie jestem testerem jedzenia, aczkolwiek to musi być bardzo ciekawe. Być nie tyle testerem, co wolałbym być takim... kimś, kto gotuje, robi jedzenie i dopiero potem mówi dobre albo niedobre, nie? A nie, po prostu kupuję gotowe gówno z marketu i mówię, słuchajcie, to jest dobre, ale coś tam i generalnie ocena to 5 na 10. No to... Wolałbym mieć taki wkład własny, na zasadzie właśnie gotowania. Że pokazuję, jak gotuję na przykład i dopiero później mówię, że dobre, albo niedobre. Chociaż z reguły jak coś robię, to staram się to robić dobrze, żeby mi smakowało. No ale różnie to bywa. Podobno jak się ktoś nie stara i robi na odpierdziel, to wtedy jest duża szansa, że wyjdzie dobre. A jak się bardzo starasz, bo na przykład, nie wiem, rodzice przyjechali, rodzina przyjechała, coś tam. I się bardzo staracie i się okazuje, że wam nie wyszło, nie? Taki paradoks. Czy mam już białe rękawiczki, kosę do otwierania i mikrofon ustawiony pod ASMR? Ja w ogóle nie lubię takiego ASMR-a, w sensie... Mi się ASMR-y kojarzą z ludźmi, którzy szepczą do mikrofonu albo... Wydaje... Albo, nie wiem, na przykład szeleszczą jakimś papierkiem, nie? Przed mikrofonem. Wiecie, o co chodzi, nie? Że to musi być jakiś dziwny dźwięk. Nie wiem, ja nie lubię już takiego. Ja myślę. Daj znać, jak znajdziesz tchórza. Dobra, znaleźliśmy tchórza. Długi miecz ze spikerok. Na start możesz gotować te parówki. No faktycznie, rozmawialiśmy o parówkach ostatnio. Pamiętajcie, parówki się wyparza. Parówek się nie gotuje. O kurwa. Prawie bym umarł z tego, że spadł. Chciałabym podróżować jak ty. Jak ja. Wiesz, mi nie chciałabyś. Pamiętajcie, parówki sparzamy, parówek nie gotujemy. Znaczy, nie wolno za długo gotować, bo pękają i wtedy są niedobre. Wybuchają. Podgrzewaliście kiedyś parówki w mikrofalówce? Wiecie, co się z nimi dzieje? One się tak, kurwa, marszczą śmiesznie. I wtedy są ohydne generalnie, nie? Ej, Ciri mi się, kurde, nie chce daszować, nie? Po ludzku, tylko jakoś odpierdala. Dziwne rzeczy. Skrupa! Siema Red Skull. Siemano. Shady, ja mam downa, jak słyszę pewne dźwięki w taki sposób, co mnie swędzi głowa, to mnie swędzi głowa i mam ciarki. Nie słyszałem, żeby jeszcze kogoś od ASMR-a swędziała głowa. Ty dziwny objaw, nie? Jakby... Przemyśl temat, nie? Ale i tak jest dzisiaj dobrze, kurde, może jednak Thompson miał rację z tym internetem.
bo mówi wyłącz router na noc, może to pomoże, zobaczysz poprawę. I faktycznie mam zgubione klatki niecałe 2000 na streamie, a wczoraj w tym czasie już bym miał z 20 tysięcy, czy może 10 tysięcy? No to nawet 10 tysięcy, to jest przerażająco duża różnica, więc może jednak Thompson miał rację, może. Co nie zmienia faktu, że kurna muszę pogadać jutro z Playem, żeby mi, nie wiem, sprawdzili ten internet, bo kiepsko to widzę. Już tracę zaufanie do tej firmy, nie? Pierdzielone gnojki. Ciri natknęła się na złowrogie wiedźmy. Może to jestem Meroszem Ponach, to upierz. Jak ktoś sobie wciera szampon w łeb, nie? Pod prysznicem. Shady to ogląda i później ma tak go strzeli głowa, nie? Ale jaja. Nie denerwuj mnie. O kurna, nie działa mi. Aj, koń mi nie działa! Halo, koniu! Kuniu! Przez krzywuchowe czary Ciri natknęła się na złowrogie wiedźmy. Potworne siostry. To podobno ma tak działać, że dostajesz orgazm głowy i mrowienia mózgu? Ty, nie wiedziałem, że to ma tak działać. Ścigana przez jednego z upiornych. Serio, nie miałem pojęcia, że to tak ma działać. W sensie, ja myślałem, że to jest po prostu taki jakiś dziwny fetysz ludzi, że po prostu lubią słyszeć jakieś dźwięki konkretne. Albo na przykład nie chcą słuchać gadania, tylko słuchają właśnie jakiegoś czegoś innego. I myślałem, że im to w jakiś sposób sprawia przyjemność, ale taką... Ale taką czysto, taką wiecie, jak po prostu oglądacie film, albo jak słuchacie czegoś. Myślałem, że oni po prostu tak lubią, tak o, w ramach rozrywki. A tu się okazuje, że kurde... A tu się okazuje, że kurde jakiś, nie wiem, oni odczuwają jakieś ekstazę, czy coś? Przynosi. Nie mam pojęcia. Nie znam się na tych rzeczach, nie pytajcie mnie o ASMR-y. Ja ich nie lubię. Dziwnie mi się tego słucha. Po prostu. Co, nie chodzi o to, że się coś przycina, tylko chodzi o to, że jest opóźnienie na streamie. Po prostu, nie? Czyli pomiędzy tym, co ja... No wiecie, o co chodzi. No opóźnienie po prostu jest. Jak ja coś mówię, no to u was to się będzie... To się pojawi dopiero, nie wiem, po iluś tam 20 sekundach, dajmy na to. Nie wiem, jak duże jest w tej chwili opóźnienie. Ja po prostu mam jakieś większe niż zwykle. Zdecydowanie większe niż zwykle. Dobra. Rób co chcesz, wybierz się ze swojej części umowy. Git. O, nie poleciał, zajebiście. Trzeba im, że odleci, nie? Nie! Nie lecisz, nie lecisz, nie lecisz. Jesteś na ziemi cały czas, gnojku. O kurwa. Miękowo długo z nim walczyłem. Z muzyką tak samo, jak mam jakoś słuchawki. Okej. Okay. ASMR można wywołać, jak coś oglądasz, albo ci pachnie? Że ci pachnie? Okej. Okay. Może ja po prostu nie rozumiem skrótu ASMR. Do końca. Zabieram żyda. Czyli określenie ludzi jedzących, czy wdających dźwięki z czułym mikrofonem. No tak. Ojejku, ojejku. Popatrzcie. Kiedyś ludzie nie wiedzieli, co to jest ten cały ASMR, w sensie nie znali tego kontentu, nie? Dopiero później się to zrobiło w miarę popularne. Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięcej. Jak widzę cytrynę, to mi gerba cierpi. Serio? Tak macie? Z cytryną? Albo z jakimiś rzeczami? Że jak coś widzicie, to od razu wam, nie wiem, macie jakiś
uczucie? Wasz mózg wysyła jakiś impuls do danej części ciała? Czasami tak jest, faktycznie. Ale jak ja to z jedzeniem to lubię, to mam tylko tak, że jak jestem głodny i sobie pomyślę o jakimś bardzo dobrym jedzeniu, o jakiejś bardzo dobrej potrawie, którą uwielbiam, to mój mózg wysyła taki delikatny impulsik i tak jakby chciał, żeby mi ślinka pocieknęła, nie? Wiecie, o co chodzi? Nawet jest takie, tak się mówi, nie? Że o, aż mi ślinka cieknie, nie? I to faktycznie jest tak, że mózg wysyła jakiś impuls, który powoduje, że chcecie, żeby wam ślinka pociekła, ale jakby do tego nie dochodzi, wiecie, o co chodzi, nie? Nie wiem, czy rozumiecie, co ja wam chcę powiedzieć, ale ja tak mam. Zwiki zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała. Przyjemnego mrowienia. A, to dlatego Shady mówił o tym mrowieniu. To patrzcie, to ja jestem niedoinformowany po prostu, nie? Byłem niedoinformowany, jakieś głupoty. Myślałem, że... Myślałem sobie jakieś głupoty na temat ASMR-a. Że to po prostu jest dla rozrywki, że po prostu ludzie lubią to oglądać, nie? Słuchać tego. A to się okazuje, że to jest jakieś fizyczne uczucie. Patroszyć i nabić na rożę. Wygląda na to, że zwiał doleża. Innej maści troszeczkę. Stąd już nie ucieknie. To ciekawe. To nie wiem, to ja tak z niczym nie miałem. W sumie. Nie było jeszcze czegoś, oprócz muzyki i dobrego filmu, aczkolwiek z muzyką chyba tak jest najbardziej u mnie. Że miałem jakieś mrowienie. O, właśnie, muzyka i to... Muzyka, a ewentualnie jakiś film. No i gry w sumie też, nie? Tylko, że gry to może nie tyle mrowienie, co jak na przykład kończyłem Wiedźmina, albo kończyłem, nie wiem, Red Deada, albo kończyłem Cyberpunka, to miałem nie tyle mrowienie, co miałem taki, odczuwałem taki dyskomfort na zasadzie... Dlaczego ta gra się już skończyła i jakby dlaczego jest takie zakończenie, a nie inne, jakby wiecie, jest... To jest taka mieszanka uczuć, którą trudno nazwać. No wreszcie. Dobra, eskal zrobiony. Powiedzenie ma sens, jak nie jadłem cały dzień, a później kupiłem kebaba i idąc z nic domyśliłem się, jakby miał się... Właśnie, no tak. Właśnie to jest to powiedzenie, nie? I ja dopiero później to skumałem, no bo wiecie, za dzieciaka, czy gdzieś tam za młodu sobie mówicie, o, ale mi ślinka cieknie, a coś tam tego, nie? A później dopiero, jak jesteście już trochę dojrzalsi i wiecie, jak wasze ciało funkcjonuje, to sobie zdajecie sprawę, że to powiedzenie nie wzięło się znikąd, bo faktycznie chce wam się... zbiera wam się ta ślinka, nie? Tak jakby. Fajna rzecz. Ale ze skepsem to true, nie? Skepsem true. Jak jesteś na mocnym gastro, nie? Na przykład. Zeszłej wiosny lawina zasypała przełęcz. Środek nocy, mocne gastro. Wjeżdża kebab, odbierasz tego kebaba, bierzesz go do łapy, czujesz ten zapach i już masz, wiesz, już ślinka, nie? Leci. Wesemir słyszał, jak go naśladujesz? Oczywiście nie jest w nastroju. Dobra. Jezu, przerażają mnie ludzie, którzy lubią jeść cytrynę bez niczego. Przerażasz mnie trochę. Że też zimno robi, jak przejazd karetki jest. Jak wszyscy ludzie robią korytarz życia. Może masz jakieś wspomnienia związane z karetką. Niekoniecznie przyjemne. W ogóle karetka się raczej z przyjemnymi rzeczami w ogóle nie kojarzy. Więc być może to jest związane z jakąś traumą, albo z jakimiś, nie wiem, wiesz, wspomnieniami, nie? Raczej. W ten sposób bym myślał.
Baba wodna. Baba wodna. Kurde, trafiła mnie Valona, nie? Nie, nie trafiły mi. Możesz, kurna mać. Dawaj, kończę, bo czasu nie ma. Oh. Skoczyć. Dobra. O. A propos ślinienia, idę zjeść surową parówę i robisz. Sam robiłeś tę łajwę? Tak, a co? Smacznego. Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody. Ale z tą surową parówą to ja cię... Na drugą stronę jeziora nie mogę. Surowe parówy w pierdziele. Coś przypieprzymy, ledwo widać, co jest przed dziobem. Była gęste jak mleko. Obudził się w tobie poeta? 55 procent zniżki w kategorii moda na Oelixie. Cholera. Ale są kurna szczodrzy. Pierdziele. Bogactwo. Natalia jadła śledzika w occie. Uwielbiam śledziki w occie. Nie wiem jak u was, ale u mnie w domu na święta robi się dwa rodzaje śledzi. Robi się śledzie w oleju i śledzie w occie. Ja zawsze byłem team śledzie w occie, ale ostatnio mi się coś uwaliło we łbie i zacząłem chyba bardziej woleć te w oleju. Chociaż w sumie oba są dobre, naprawdę jakby. Jedna i druga. Dobra, hop, hop, hop. Lambert, Lambert, ty pryku. Można by te ściany rozwalić Ardę. Możesz tak nie dupać do starego grota. Spokojnie, poślizgnąłem się tylko. Pam, 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 pam. A, coś mi wpadło do oka, jakiś okruch. Oby nie lodu, bo będziesz jeszcze wredniejszy. Aha. A czego się spodziewałeś? Słodki pachnie świełkami? Może byśmy tak stawili, żeby nigdy już się nie obudził. Dobra, nice. Wono surowych parów. Medalion drży to miejsce mocy. Z jakich okolic ja jestem? Z okolic Warszawy. Tak się składa. Trole się tak nie zachowują. Hop, hop, hop. Śledzik świetanie też dobry. Ale też jest spoko śledzik w, z kurkami. W takim sosie kurkowym. O kurde no. Ale zdupiłem. Tu z reguły jest szybciej wskoczyć i teraz tutaj wskoczyć, nie? O. Zamiast rozwalać Ardem tą ścianę. To się chyba minąłeś z powołania, co? Jeśli dobrze pamiętam wykłady babcia Wesemira, wiedźmini zabijają potwory. O kurde. No no. Powietrze. Dobra. Nie mogę. Jezu, ten Lambert mnie tak bawi w tym momencie. Dobra. Odbieramy miecze. Lecimy i na zaplecze. Odbieram miecze i lecimy na zaplecze. Dobra. Lambert zrobiony. Siema Darkness. Zbuju. Luju. Lambert, Lambert, ty chuju. Hop. 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 Kurde. Hop. Kurde belenu, kurwie się, zaraz, na tym gry.
O, Gera. O. Cholerę, ty ją przepraszasz, typie. Ale dobra, niech ci będzie. Czy mam w rodzinie wędkarza? Natalia ma w rodzinie wędkarza, bo mówi o rybach. Żarła rybę przez cały dzień. Ej, ryby są zdrowe, jedz się ryby. Ale wydaje mi się, że jedzenie ryb przez cały dzień to nie jest chyba jedna z najlepszych rzeczy. Ryby są tłuste strasznie. Są ciężkostrawne przede wszystkim. Jest książka kucharska z Wiedźmina. Zastanawiałem się, czy jej sobie nie kupić. Może zrobię taki content, wiecie, kucharski z książki do Wiedźmina, nie? Z książki kucharskiej z Wiedźmina. Ale boję się, że to może mi po prostu nie wyjść. Zależy, jak bardzo skomplikowane są te przepisy tam. W tej książce. Macie tą książkę kucharską, wiedźmińską? Ona jest gruba chyba, ze 150 stron ma. Albo więcej. Taka kobyła, dość ciężka, w twardej okładce. 150 zeta chyba kosztuje w Empiku, o ile dobrze pamiętam. Nie, nawet 200. No chyba z 200 stron ma ta książka. Grube gówno. Czy nie chcę was wprowadzać w błąd? Mówię, że może 200. Może mniej, może więcej. Dobra. Siema Rylejowski. Raz. Cyk. Cyk. Hek pek, cyk. I tak dalej. Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Ej, Jen, przysypiasz. Z czego to było? To jest tekst. Z czegoś. Up, jeden, dobra. No i pięknie, cudownie. $1.59 i teraz 2. Ej, to nie jest zły czas chyba, nie? Jak uważacie? 2 godziny na tym etapie to jest całkiem dobry czas moim zdaniem. Up, up. Up. Na śniadanie pasta rybna, na obiad w panierce, a na kolację śledzik. Jezu. Nope. Ale pasta rybna jest mega dobra. Ostatnio się przekonałem. Kupiłem w Żabce, słuchajcie, taką pastę łososiową na kanapkę. Mega dobra sprawa. Mega dobra sprawa. Miałeś o coś zapytać, ale widzę, że jest. Z czego widzę, że... O! Dziękuję bardzo, Rylejowski, za wsparcie. Że wykupiłeś pakiet drapieżnika. O chłopie. O stary. Dobra. Boże, popierniczy mi się. Dobra. Super, dzięki. Mega. Doceniam. Wszystkich wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed dzikim gonem. Avalach. Jak pracowałem w Empiku, to sobie ją pobrałeś? Nie ma nic wspólnego z kuchnią Wiedźmina, po prostu chodzi o nazwy potraw, tak? Okej. Ale to jest kuchnia polska, nie? Jakby. Wszystko, co jest w tej książce. To są przepisy inspirowane polską kuchnią, nie? Prawdopodobnie. Znaczy, tak zakładam, z tego, co tam gdzieś widziałem na paru stronach, nie? Ale kurczę, w sensie, fajnie jest sobie pobrać tą książkę, ale z drugiej strony wolałbym mieć formę fizyczną, nie? Wiecie, o co chodzi. Jednak, nie wiem... Czy, nie wiem jak wy, ale ja wolę czytać książki w formie fizycznej, w sensie po prostu na papierze. Jakoś audiobook, znaczy e-booki mi w ogóle nie siadają. Nie potrafię, jakoś nie mogę się skupić na e-bookach. Bo wzrok mi się szybciej męczy po prostu, jak czytam na e-booku, to mi się wzrok szybciej męczy. W sensie ja tu mówię o czytaniu na tablecie albo na laptopie. Bo przyznam się szczerze, nigdy nie miałem e-booka takiego, w sensie stricte e-booka do czytania książek, fizycznego e-booka,
Tylko ja to mówię o e-bookach jako w formie elektronicznej książki. I czytając taką elektroniczną książkę na tablecie, po prostu się szybciej męczyłem. Mimo, że miałem tam odpaloną ochronę wzroku, czyli tam światło ciepłe, przyciemnione, do czytania, straty, taty, szmiry, bajery. Mówię, nie. Ja muszę mieć fizyczną książkę na papierze, mi się wtedy dobrze czyta. A najlepiej mi się w ogóle czyta, znaczy czyta, słucha mi się najlepiej audiobooki. Ja w ogóle bardzo lubię audiobooki. Mimo, że audiobooki z reguły są dłuższe. Dłużej się przez nie przechodzi. Dłużej się przechodzi przez książkę. Wiesz co, fajny, też mi się wydaje, że fajny pomysł na serię z gotowaniem, z tą książką, myślę. No ale... Oj, nie wiem. Pomyślę nad tym. Pomyślę. Jak już nie będę miał pomysłu na siebie, to... No. się zajmę gotowaniem. się muszę wyposażyć. Dobra. Boże, jaka ta zbroja jest brzydka! Jak 100 nieszczęście. Ale przynajmniej ma statystyki w miarę spoko. Dobra, czy ten bies jest daleko? Idź stąd, biesku. Uciekał przed biesem. Zawolę. Jak tu trafił? Dobra, git. Jest przepis na omlet nawiązujący do wyciętnego questa z W3. O, no proszę, fajny easter egg. Mam tego... Ani razu nie przeszedłem tego questa w Wiedźminie, bo... Niby zainstalowałem tego moda, ale jakoś nie miałem okazji tego przejść. Wiem tylko, jak to wygląda. Z gameplay... O kurde. Aż się odwalił. Siwie ubie. Agro ma załączony, skubany. Fajny easter egg. Znaczy, jeśli można to nazwać easter eggiem, nie? Wydaje mi się, że tak. Świetlik zatrzymał się przy chatce. Muszę tam zajrzeć. Czasy tej książki mówią o Staropolsce, a tam co drugie danie to pierogi. Pierogi są dobre. Ale jeżeli co drugie danie to pierogi, to troszeczkę coś jest nie tak. Kurde bele. Człowiek! Boże, jak mnie to bawi za każdym razem. 2.03. Cudowny czas. Nie spierdolić teraz nic i będzie git. Darkness, najlepszy jest papier. No, też zgadzam się, najlepszy jest papier. Siła papieru! Teraz opóźnienie muszą być gigantyczne, bo o serii dokowania pisałem 2 minuty temu. No po pierwsze jest opóźnienie na streamie, a po drugie ja jestem... Ja wam trochę odpowiadam też z opóźnieniem niekiedy, nie? Bo po pierwsze czasem się tu muszę skupić na czymś, a po drugie... Zacznę pierdzielić o jakichś głupotach w międzyczasie. I ja potem nadrabiam to, co wy piszecie, nie? Czasem tak jest. No szkurna! Ja pierdykam. Dobra. No nie, nie gadaj. No już... Generalnie te ogniki są kurna cudowne, nie? Rzucisz w to petardą, a i tak się chuj stanie. W momencie, jak one zaczynają znikać, rzucisz petardą i jest gówno. Gówno. Dobra, śpi. Odpływam, zaraz się wykopy. Wstawa. Rosł z ketchupem, to prawie spaghetti. Nie. Nie, Boże święty. Dlaczego to doszło? Nie mów mi, że jadłeś kiedyś rosół z ketchupem. Prawie nic. Nie ma jej na żadnej mapie.
Ale nawet mnie nie strasz. Kurwa. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo to by było jakieś plugastwo, nie? Tak jak makaron z ketchupem, nie? W sensie jakby chcecie zjeść spaghetti, macie mięso. Może inaczej. Spaghetti z kawałkami kurczaka i ketchupem. I mi to aż się zbiera na żyk, nie? Jak coś takiego mówię. Zaczarowanymi wyspami. Myślisz, że jest zaczarowana? To jedyne, co wiem na pewno o tym miejscu. Dobra, niech ten Gaspard mi nie zaśnie tylko tam, tylko zaśnie gdzieś tu bliżej, please. Halo, chodź, 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 chodź. Chodź, krasnalu. Bo cię szczelę po tym kurna. Po tym niebieskim. Duszę, no co ci chodzi? Kaszkiecie chciałem powiedzieć, a to nie jest kaszkiet, to jest jakaś chusta. Tym gorzej dla ciebie, Gaspard. A co ty robisz na tej dziwnej wyspie? Szukam kogoś. Najlepsze carbonara. Zgadzam się. Ja się powiedzmy, że specjalizuję w karbonarze. Znaczy specjalizuję w cudzysłowie, nie? Bo makaron, który potrafię zrobić najlepiej, to jest właśnie spaghetti carbonara. No oczywiście na oryginalnych składnikach, czyli wiecie, no żółtka, jajek, parmezan. Chociaż podobno zależy od regionu, bo w niektórych regionach się podobno robi z całych jajek, w innych regionach się robi z żółtek. Tylko i wyłącznie, więc... zależy. No ale makaron dobrej jakości przede wszystkim i dobrej grubości. Al dente. No. I pancetta. Dobrze mówię? Pancetta chyba. To mięsko. Widzę, że jesteś w dobrym humorze. Nie pozwolimy jej zabrać. Eske. Witaj, wilku. Pam, 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 pam. Ziomka kulturystę, łeb przytyrany, dupa jak sitko i co? I byłem mi go na chacie, jak mówię, żebyśmy coś zjedli. Chłop to stawił ryż w garnku, położył na górę dwie piersi z kurczaka, ugotował. Polał ketchupem i kazał jeść. Więcej go nie odwiedziłem. Dobre. O kurna. Właśnie mnie to tak bawi, nie? W sensie, ja też kiedyś bardzo dawno, jak zaczynałem studia i zaczynałem w ogóle pracować gdziekolwiek, żeby mieć pieniądze na studia. To pracowałem w Domino's Pizza, nie? I tam były takie chłopy. Sami kurna tacy przypakowani kulturyści, nie? I powiem wam tak. Jezu. I powiem wam tak. Oni za każdym razem, wiecie co jedli? Nie zgadniecie co za każdym razem jedli, jak przychodzili do roboty. No nie zgadniecie co jedli. No kurna... Ryż z kurczakiem, nie? Tam był taki, na zapleczu był taki specjalnie taka płyta indukcyjna mała. I oni sobie tam nastawiali wodę w garnku na ryż. Gotowali ryż. I później mieli tego, kurczaka sobie dawali takiego gotowego, którego już wcześniej mieli zrobionego. I dzień w dzień to samo, kurna, godzina tam, nie wiem, 13 pora lunchowa. Mieli po problemie. A oni, kurde, ryż z kurczakiem, nie? I gotują ten ryż w tym garnku pierdzielonym. No myślałem, że nie wiem, no skisnę. Siema, Thompson. Właśnie dzisiaj o tobie mówiłem. Wiesz dlaczego? Bo powiedziałeś mi wczoraj, żebym wyłączył router na noc i że będę miał lepszą jakość internetu. No i zgadnij co? No jest lepsza jakość internetu, ale dalej mam opóźnienia. Ej, nie mogę zaatakować, co jest? Dobra. Boże, gówniana gra. Jestem gotowa! Dobra. Bo dzisiaj już nie mam 20 tysięcy zgubionych klatek na streamie, tylko 2,5 tysiąca zgubionych klatek, nie?
Więc jakby jest lepiej, jest poprawa. No ale chyba się muszę rozmówić z moim dostawcą, nie? Z tym playem pierdzielonym i kurna obibokami. Muszę się rozmówić, żeby sprawdzili, czy tam wszystko jest okej. Siema Hotari. Mam pytanie, czy zakończenie podstawki ma jakikolwiek wpływ na dodatki? Nie. Znaczy, możesz mieć chyba jakieś inne dialogi generalnie, a propos, nie wiem, Ciri na przykład, tak? Dajmy na to. No i krew i wino, jak skończysz, to będziesz miał inne zakończenia też. W zależności od tego, czy Ciri przeżyła, czy nie przeżyła, czy jest wiedźminką, czy jest cesarzową. No taki przykład, nie? Znaczy, zakończenie po prostu dodatku będziesz miał inne, znaczy, może inaczej. Będziesz miał zakończenie dodatku inne, ale to nie jest na zasadzie, że fabuła dodatku ci się popierniczy. Tylko po prostu będziesz miał końcówkę gry, trochę inną. Niezależną od tego, co robiłeś w krwi i winie, poniekąd. Wytłumaczcie, koledzy, o co chodzi. Bo dzisiaj ta walka w Kermoren idzie. Ratujesz mi dupę, ale zdaje się, że... Musimy otworzyć im bramę. Dobra. Wychodź jeszcze raz, jutro będzie 500. Musimy pozamykać portale, inaczej zginiemy. Dobra, dzisiaj też wyłączę na noc, jutro rano włączę i zobaczymy, ile będzie na streamie, nie? Teraz jest 2300, no to nie ma takiej tragedii. Aczkolwiek dobrze też nie jest, no. Koniec. Ja będę na PK pomagam z graczom rozwalać system. Zirael ma wielką. Rozwal tego. Dlaczego nikt nie uczył jej? Radio z DLC. Ale chyba przeszedłeś, nie? Czy nie przeszedłeś Eldena jeszcze? Dobra, raz, dwa, let's go. Imlericik. Po bitwie w Kermoren, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła gołąbeczki. Przekonała go do wyprawy do Wel. Ciri wiedział... Podzieliłbyś się trochę, co? Gołąbki to moja ulubiona potrawa z dzieciństwa. Jedna z, w zasadzie. Oczywiście babcia robiła najlepsze zawsze. Nie wiem dlaczego. A Walach mówił, że słabością. Zawsze jak babcia robiła gołąbki, to mówiła: no jutro będę miała gołąbki, to przyjdź. A jako, że mieszkałem w tym samym domu, to daleko nie miałem. Gołąbeczki, gołąbeczki, kowalu drogi, sprzedawaj mi giwery wiedźmińskie. Dobra. Zima była ciężka. Dom powrócisz, bo w tym roku zeszło do nas. Hop. Co jest? A, Janek. Cfel. Dobra. Dobra. Mam opóźnienie, chyba mieszka w jakimś bunkrze. Mówiłem, że muszę się rozmówić z playem, bo mam kurna opóźnienia na internetach.
Jakiś hardcore mi urwał od internetu, no. No paszport ma certyfikat, no. Podobno, nie wiem. Tak mówił. Jak stoimy z czasem, bo jedzonko zrobione? Dużo jeszcze masz czasu, myślę, że z pół godziny. Kurna, jak mnie te utopce nie zeżrą, nie? To będzie cudownie. Dobra. Zaczynałam się już martwić. Wrócili. Wrócili. I niestety żyją. Łatwo poszło. Bo nie musiałaś nurkować tej jaskini. Nie martw. Jesteś wiedźminem i nurkowałeś już w górze. Radzą się teraz na szczyt. Kiedyś opowiem ci o zleceniu na Zeubę. No ile mamy oglądających? Tak chyba z 14, 15? Coś takiego nie widzę do końca. Jakby co, to poprosiłbym o łapeczki, moi drodzy. Wiem, ja tak żebram, ale generalnie wiecie, YouTube'owe algorytmy lubią takie rzeczy. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił łapeczki w górę, to bardzo was proszę. Będę wdzięczny. Dobra, robimy to. Żeby się nie wywalić. Please. O ty, co mi skubany zawalił. Dobra, git. Wiedźmy za pierwszym muszą siąść. Żebraczy los. Na rumuńską pandę. To się nazywa rumuńska panda. Panda, panda. Dobra, i teraz Imlerit, kurna mać. Robimy to, kurna za pierwszym, nie? Czy mam level? Kupa, nie mam. Wielowski jutro, no... Jak coś mi jutro nie wypadnie, to będzie, nie? Bo staram się robić... Jutro jest czwartek, no to w czwartki robię, nie? Więc jak coś mi nie wypadnie, to będzie... Okej. Dobra, róbmy to. Damy radę, nie? Easy. O kurde. Ale zajebiście! Jaki mu damage wpadł, kozacki! Oj. Oj. Nice. Ja pierdyka, ale szybko. Nawet minuty z nim nie walczyłem. Ale S! Lecim. Gdzieś
gdzie są czarodziejki? Bo Gerwazy ma ochotę na czarodziejki. A najpierw na Wallacha ma ochotę. Nie dam łapki, czym będę jadł. No nie wiem, możesz jeść nogą zawsze, nie? Albo drugą ręką. Pa, 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 pa. Wiesz co, węgorzu? Bety nie działają, dopóki ja nie odpalam tych betów. A czy w waszym świecie macie takie kaniony? Chodź, idziemy. Także rozumiem twój zapał. Ale dopóki ja tych betów nie odpalę, to one nie działają. Niestety. To jest jedna rzecz. Ja na speedrunie takim... No ja na speedrunie raczej tych betów nie odpalam, bo po prostu nie mam kiedy ich odpalić. Nie mam czasu wyjść, zminimalizować grę i zrobić bety. Pozory mylą. Po prostu, nie? Aż się otworzy. To powinno potrwać najwyżej kilka chwil. Ale spoko, będą beciki jutro. Może jutro małpa wjedzie? Kto wie? Kto wie? Kto Co wie? Się dzieje? Kto wie? Kto wie? Pazurnice nas wyczuły. Świetnie. Pazurnice. Pięknie! Nie no, zajebiście kurna, nie ma to jak się cieszyć, że potwory wyłażą z ziemi. Debilu. Coraz więcej! Nie poradzimy sobie! 3, 2, 1. Okej. Silent Hill 2 remake mam w planach? Mam w planach, no jest to jeden z moich... jest to jeden z tytułów, które chciałbym ograć. Więc się zastanawiam. Znaczy po małpie może bym wjechał w Silent Hilla, nie? Małpa się skończy, Silent Hill wleci. Będzie cudnie. Jakiś mod do Dark Soulsów trójki może by się udało ogarnąć. O ty kurde, nie ten znak. Gościu, powaliło ci się. Muszę się dziś schować, bo zamarzę. I szybko znaleźć przejście. Może jak znajdę kolejną taką kryjówkę, to jakoś dojdę do przejścia. Kurde, obawiam się, że to zwaliłem. Chyba nie dam rady. Dobra, zobaczymy. Nie dam rady. O kurde. A nie, dałem radę. Nie, nie dałem rady, Boże święty. O, żeż wiedziałem, że bez tego znaku tam nie przebiegnę. Jesus. No to już po czasie. Chociaż w sumie. Zdarza się najlepszym. Szybko znaleźć następne przejście. Może jak znajdę kolejną. No i teraz. Jakoś dojdę do przejścia. Jako, że jestem najlepszy, to zdarza mi się notorycznie. Dobra, teraz się na pewno uda. Kurde, no i to jest minuta w dupę, nie? Trochę. Lipa.
kończyłeś parę razy Silent Hill 2. Ja grałem tylko w Homecoming, nie? Nie wiem, która to jest część. Trzecia, czwarta? Pamiętam już. Nawet spoko. Fajny klimat miało. Kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę. No dawaj, otwieraj panko. A, Homecoming piąta. To Tirnalia? To ja grałem Homecoming, w ogóle nie grając ze wszystkie pozostałe, nie? Główna siedziba Gelsa. Klimat mi się podobał. Tamto miasto takie zamglone, nie? Fajnie wyglądało. Czułem, jak wchodzę do jakiegoś takiego opuszczonego miasta właśnie. Miło, że doceniasz. Elfia architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. Dobra. Idziemy. Dobra, teraz będzie łatwo. Później będzie łatwo. No to w sumie już wszystko będzie łatwe. No do kamienia słonecznego, kurde. Kamień słoneczny będzie gówno. Ale 2,26 to nie jest jakiś zajebisty wynik. Czy jest dobry? Jest bardzo dobry. Ale mogły być ciut lepsi. Dobra. Jedyneczka, jedyneczka. Wszystko jedyneczka. Hop. Hop. I hop. Jesteśmy już prawie na... Po co w ogóle chcesz to zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. Zmiatajcie stąd. O, wieźmy, ja ty ciągle... Dobra. Też chciałbyś to robić, co? Najgorsze ścierwo ściągnęło do Nowigradu. Zaraz się zatrujesz. Biegnie za mną. No się kurde powinna tutaj przenieść, w to miejsce. Ale się nie przenosi. O, nie widać. Daliśmy ci. Dobra. A twoja koleżanka, Bea. Co z nią? Nic. Wydawała się miła. Geralt, jesteś okropny. No co? Co takie kurna, ale nie mam tych dwimerytowych bomb. Ajajaj, będę musiał akcji robić. Nie tym razem. Ale w sumie to git, bo oszczędziłem sobie trochę czasu w sumie. W Kermoren, nie? Dobra. Raz, dwa. Do widzenia. Dobra, trzeba uważać, żeby nie iść, nie ścigać się z tymi cwaniakami. Dobra. Co? Przeszła ci ochota? Do widzenia. I'm sorry. Memory. Don't need to worry.
kutwę i na kutwę. I teraz Zoltan, żebym o nim nie zapomniał, żeby nie było fajla w więzieniu. Potem od razu do Triss, to też był fail czasem, bo zacząłem od razu lecieć do Yennefer. Tylko czy on jest, kurde, w środku? Jest! O, nie! Nie graj w Gwinta, debilu. Ja wiem, że ty bardzo chcesz, lubisz, ale nie możesz. Nie, mu się zmieniają te pierdzielone opcje dialogowe, no. Jak tam, wypucowany? Najedzony? To teraz nabierzcie z powrotem. Dobra. Chodźmy. Sześć minut mam do rekordu, wiem. Ten rekord to jest w ogóle, ja nie wiem, jakim cudem typ zrobił ten rekord, nie? Znaczy wiem, jak go zrobił, bo oglądałem ten, jak go robił, ale generalnie jakby to, jaki on miał szczęście momentami z res, na przykład z respem płotki. To jest niesamowite. No ta gra też trochę polega na takim RNG, po prostu jak ci się przyfarci, nie? Ale wydaje mi się, że on też miał większy poziom niż ja w tej chwili jakoś. Dlatego na przykład fugas mu szybciej poszedł. I baba wodna u Lamberta też mu szybciej poszło. Tak podejrzewam, że on miał trochę większy poziom. RNG. Ten, co sobie pobiegał jeden dzień na bieżni i już mówi, że ją sprzeda, nie? Cwaniaczek. Tak łatwo ci nie pójdzie. Ze mną te numery, Brunner. Widzisz mnie? Dobra, do Jennifer. No typ miał ile? 2.38 na tym rekordzie? No to jest niesamowity czas, naprawdę. Ale spoko, dzisiaj będzie 2.50 coś dzisiaj będzie, myślę, nie? Jest bardzo duża szansa. Bam, bam, bam. Siemano, Karola. Witam. Witam serdecznie, jak życie się toczy. Będzie plansza? Może i było. Dobra. Co jeśli strażnicy wiedzą o przejściu przez... Dobra, please. Uda się? Kurwa, no nie udało się, Boże Święty, debil. Nie, no tak. Będzie powtórka z rozrywki. Wejdziesz tam, kurwa, czy nie wejdziesz? Kurwa, nie wejdzie. Ta Yennefer, kurna, będzie szybciej niż ja, nie? Nie, no nie będzie. Dobra. Bez zmoczenia ubrania się nie obejdzie. Geralt po paprańcu. Zajebiście wszystko. No to się cieszę. Wszystko zajebiście. Jak interes? Interes kręci się? Dawaj. Czym się zastąpić? No, na pewno.
2.36, a nie 2.38. Geralt wydał wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać. Myślałem, że 2.38. No to dwie minuty, nie? Do końca. W sensie dwie minuty do rekordu. Ale jeje. To trzeba mieć niesamowicie dobre RNG chyba po prostu i tyle. Może to się nada. Ale też typek robił dużo trików takich z właśnie z zapisywaniem, wczytywaniem gry w niektórych miejscach. Czego ja nie zawsze to wykorzystuję. Staram się to robić, staram się to wykorzystywać w miarę często. To powinno wystarczyć. Ale nie zawsze w dobrym momencie. No plan jest taki, żeby to wysłać na speedrun, nie? Ściana nie wygląda na sobie. Także myślę, że będę w top 10. Mam nadzieję, że się uda być w top 10, nie? Przynajmniej tyle. Chlejesz na służbie? Typowa Polska. Kraj jak to było? Kraj... cebuli? Kwitnący kraj kwitnącej cebuli. Strażnicy są pijani, ale jak mnie zauważą, nie mogę robić więcej hałasu niż trzeźwi. Zrobię go na dwie petardy, myślę, że... Chociaż w sumie na jedną będzie szybciej. Jakiś cel. Cel jest cały czas ten sam. Tylko on nie wiem dlaczego nie pojawił się na ekranie. Sorki, nie widzicie celu. Ale jak wejdziecie na stronkę, to jest widoczne. Zwaliłem troszeczkę. O kurde, zauważyli mnie. Skubańcy mnie zauważyły. Dobra, nic nie stało na szczęście. Od kiedy tu jest barykada? Psst, nareszcie jedzie. Chyba na OBS-ie po prostu coś mi się wyłączyło przypadkiem i nie widać tego celu. I'm sorry. Dobra. Jazda na górę. Bad ending robimy. No na stronkę z tipkiem, wiesz? Tam jest. Chyba. No chyba, że jak jest jeden, to go nie widać. Bo jak jest jeden, to go nie widać. Po prostu. Cel jest taki, żeby mieć zapas witaminy C na ten na jesień generalnie, żeby podbudowywać swoją odporność. Żeby nie chorować. Taki jest cel. W wiecznym płomieniu nasi grzechy spłoną. Yennefer, jeśli pomożecie ob... Mówię poważnie, taki jest cel. Żeby mieć na witaminki na jesień, żeby nie się nie rozchorować. Dobra, hop. 2.37. I co, działają te cebule, czy nie działają? No działają, zobaczcie. Coś się tam dodało. To znaczy, że coś się odblokowało. Jednak poniekąd. Dobra. Dawaj, jedziesz. Siema Forgiven, siemano. Witaj, miałeś ciekawi, to sobie można najwyżej grzebać.
O, Grzęgorz też ma 100, ale trochę za mało macie, wiecie? Trochę za mało macie, wydaje mi się. Coś tam się musiało zlagować, że wam nie daje, nie dawało. Wszyscy? Wszyscy. Dobra, mamy to. Myszowora mamy zrobionego. Woda z pieprzem, a nie witaminki. Wiem, sam cię na to namawiałem, nie? Ale ze mnie hipokryta pierdzielony. Hipokryta. Nie, bez wody. Pieprz. Pieprz. Imbir, cytryna i miód. O. To jest dobre zestawienie. Za co się dostaje? Za oglądanie streama się dostaje. Dobra. O, koń jest pod tym znacznikiem, ty zajebiście. Nie spodziewałem się płotki. A ona została, jak wierny kompan, czekała. Kamil mówi, że przeze mnie typek przegapił wieloryba. No, takie życie. Jedni przegapiają autobus, drudzy wieloryby. No wiecie. Taktyczne 2K cebulionów dla Shady'ego? Pomyślę nad tym, pomyślę. Nie no, ogólnie zasługujesz. Jak najbardziej. Znaczy nie, generalnie zasługują osoby, które tutaj są od długiego czasu, a na przykład dostały za mało, bo coś się zbagowało po prostu, nie? Jak nie chcę chorować, to kupować sobie pyłek pszczeli. Pierwszy słyszałem o coś tak, o czymś takim. Kurde, żebym się golem do ściany przycisnął. Aha. O kurde, ile, ale ekipa kurde leci, nie? Ale się ekipę zmontowali. Ja nie biorę odpowiedzialności, co się dzieje tam. Nie, no da się coś wygrać, no. Mówię poważnie, naprawdę. Nie oszukuję was. O Boże, 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 Bożenko. O kurde, ja nie zrobiłem splita na laboratorium. Gdzie jest koń? Halo. Kurna, nie to, konia mi dawaj. No, konia mi daj. Kurna, spotka zgłupiała. Co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy, jak idzie chod? Panowie, ja wam nie chcę mówić, jaka jest szansa na wygranie Hunta. Ajajaj, nie trafiłem. Ty, ale w syrenę masz trafić w głąbie.
Dobra. Git, mam to. Podka kopie. Dobrze, niech kopie. Teraz nie możesz tego robić? A kiedy? No, a, dobra. Jezu. Co ja robię? Czemu? Na czym ja się zastanawiam w ogóle? Że tu się, kurde, każda sekunda liczy. Dobra, pytanie, czy tu przyjdzie ta kurna Filipa od razu, nie? Czy ona jednak nie przyjdzie tutaj? Trzeba na nią poczekać. Gotowe. Chodźmy. No, przecież. Nie uważasz, że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Co cię okradło? Jakim cudem Bidarki, który był tu raz? Ma 2K. Ale on dużo robił, wiesz co? On robił dużo huntów i robił dużo betów, stąd ma tą kasę. Jak ciebie nie było, wiesz? Mówię poważnie. Jak ciebie czasem nie było i on wpadał, to on bardzo dużo betów robił i bardzo dużo hunta robił. I się z Kubany wybił, nie? RNG mu siadło po prostu na huntach. Jakieś wały były robione, jak u Buddy. Biodarki przycinał na wacie. Dobra, hop. ...45. Kurna, ten czas mnie nie zadowala, nie? Tak średnio na jeżo. Czy hunt ma większe szanse, jak idzie więcej osób? One się minimalnie chyba zwiększają. Ale nawet jak będziesz robił sam, to też masz prawie takie same szanse, jakbyś robił na przykład w 4 osoby. Niestety to nie jest tak rozbudowane. Także możesz robić samemu, a szanse będziesz miał podobne. Dobra. Siup. Na okręt szybciutko. No nie puszczaj tego steru, gościu. Ja wiem, że jest środek, no, znaczy środek dnia. Nocą będzie łatwiej przekraść. Ale i tak dasz radę, gościu, ja w ciebie wierzę. Zatopić łódkę! Strzelać! Nie strzelać, czekajcie. Don't. Don't do this. I'm a friend. Dobra, easy. Nie strzelać! To wiedźmin! Rozkaz cesarza! Nie strzelać! Dobra, mamy. Okręcik mamy. Karantira, dobra. Ja pierdykam, oby ten karantir się zbagował, nie? Ja nie wiem, czy on się zbaguje. W sensie... Szczerze wątpię, że on się zbaguje. On się w ogóle nie chce bagować na tym poziomie. No ale jest jakaś szansa. Wiecie, co ja zrobię? Ja zrobię myk taki, że ja na walkę z Karantirem zmienię poziom trudności na Droga ku Zagładzie i możliwe, że będzie większa szansa na to, że wtedy się zbaguje. Thank you.
zbagował się? Kurna, nie zbagował się. Dobra, walić, to nie będę go bagował. Nie mogę. Pojebie mnie. Dobra, git. Dobra, Eredinek, let's go. Twój siwy łeb. Kurwa mać! Teraz jest nasza szansa! Widziałeś Ciri? Ciri, szukaj Elfa! Chodźcie, skurwysyny! Niech was więcej tyle! Kurde, nie będzie chyba 2,55. Chociaż może. Dobra. Dobra, wciągniesz mnie tam, czy nie wciągniesz mnie? Łuczku. No coś za ciul. Wciągaj mnie tam. No. Dobrze. Ile można? Unboxing już był? Jeszcze nie. Zacznijcie Hunta od Shady'ego, to może on coś wygra chociaż. Albo wchodź za małe stawki, nie? Nie wiem. Ale spoko, i tak masz jeszcze u mnie trochę kasy. Za to, że dzisiaj bot się zbagował. Trzymaj się mnie. Dawaj, 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 nie rób mi tego, nie rób mi tego, nie rób mi tego. Dawaj, 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 dawaj. Ciśniemy, ciśniemy. Nie możemy się teraz poddać. Kurna, nie ta... Fuck! Ajajaj, nie ten mi... nie tą miksturę wypiłem. Fucken! Dobra, trudno. Nie szkodzi.
jakoś to przeżyję. Chyba nie będzie 2,55. 2,56 myślę, że będzie. No chyba, że w minutę zrobię kurna wiedźmę, nie? To będzie jakiś cud. Jezu, ten nie może wygrać. Jaka kurde ten. Jaka frustracja, nie? Frustration. Dobra. Boże, wiedźma za, nie wiem, wiedźma w minutę. No to jest, nie wiem, czy to się uda, nie? Nie mam pojęcia, czy to się uda. Obawiam się, że może się nie udać. Tym bardziej, że mam chyba duży poziom zatrucia. A nie, zresetowało mi się zatrucie. Dobra, zajebiście. Pięknie. Dobra, jedziemy. Jesteś inny. Cierpisz. Chcesz śmierci? Czuję to. Znam smak oddechu samobójcy. Wróżby mnie kłamią. Chcesz śmierci, Wiedźminie? Chcesz przestać cierpieć? Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! 2,55, 0,6. O, jest moc.